Witam cię serdecznie, Mietku, po kilku latach, bo ostatnio się widzieliśmy przy okazji promocji książki 9. Tak, pamiętam, że było bardzo zimno. Było bardzo zimno, teraz z kolei jest bardzo gorąco, więc przynajmniej jakaś zmiana. Nie będziemy marznąć. W międzyczasie pojawiło się kilka nowych książek. No tutaj przyznaję się bez bicia, jedna została w domu. I to właśnie ta po 9, czyli Krwawnica w kolejności. Później były Lilie, Burza, no i teraz najnowszy Poszukiwacz zwłok. No to korzystając z okazji, to ja cię przepytam po kolei na temat wszystkich książek, które napisałeś. Powiedz mi, skąd pomysł na Krwawnicę? Oj, to już dosyć trudne pytanie od samego początku. No. Nie wiem, skąd pomysł. Pamiętam tylko, że od słowa Krwawnica. I to wcale się nie wzięło od tego, że to jest nazwa zioła. Tylko w jednej z innej książce przeczytałem to słowo Krwawnica. Bardzo mi się spodobało i stwierdziłem, że pobudziło moją wyobraźnię i taka historia mi się właśnie ułożyła tego nie młodego małżeństwa, ale małżeństwa, które przyjeżdża do nowego domu, mają być szczęśliwi i nagle widzą napis na ścianie Krwawnica. No potem się okazało, że Krwawnica to przy okazji jest nazwa zioła, no co mi się świetnie fabularnie złożyło. No i tak z jednego słowa powstała cała historia. Ale przy Krwawnicy też miałam takie przemyślenia troszeczkę stara wioska, stara miejscowość, dom z historią, gdzie miało być właśnie szczęśliwie, fajnie, pięknie, nowy początek, żeby nie zdradzać tym, którzy nie czytali Krwawnicy, o co tam chodziło. I w Krwawnicy ty też bardzo fajnie opisałeś zaszłości, układy pewnego rodzaju, jakie tam są. Czy skąd właśnie te obserwacje? Stąd, że ty mieszkasz we Wrocławiu, ale pomieszkujesz w małej miejscowości. Czy właśnie tam zdarzają się takie sytuacje? Bo tutaj było ewidentnie skrajne. Tak? I gdzieś w Polsce na pewno takie są. No tak, to poniekąd wynika z moich obserwacji, ale z takich obserwacji, które ja poczyniłem jeszcze w latach 70. i 80. Mm-hmm. ubiegłego wieku, kiedy dorastałem właśnie na wiosce. Zresztą to nie była taka mała wioska, ona jest największa wioska w gminie Siowa Śląska, więc, czy w powiecie nawet, więc to jest w gminie na pewno. Więc ona nie jest mała i jak gdyby teraz to już jest zupełnie pewnie inaczej, bo ona jest teraz dwa razy większa niż w tych latach 80. No ale to wszystko są obserwacje, bo jednak życie kiedyś na wiosce podlegało pewnym schematom, co ludzie powiedzą. Trzeba być w niedzielę w kościele, bo co ludzie powiedzą, trzeba się ładnie ubrać. Rewia mody w kościele była oczywiście, bo wszystkie kobiety prześcigały się w tym, która ładniej będzie wyglądać i efektowniej. No a potem faceci po tym kościele szli do knajpy, która była nieopodal. No i tam różne rzeczy się działy. No i to stąd wynika, no, z moich obserwacji, a z drugiej strony no to wiadomo, że znamy wszyscy te stereotypy i nie jest wielkim problemem, żeby je zebrać wszystkie do kupy i włożyć w jedno miejsce, w jedną wioskę taką wzorcową, jeżeli chodzi oczywiście. A poza tym zależało mi na tym, żeby to był taki mrok, tak troszkę, żeby było takie małe zacofanie cywilizacyjne. Specjalnie tę wioskę umieściłem gdzieś daleko od większych miejscowości, nad jeziorem, no, żeby ona była taka właśnie mroczna, zamknięta, hermetyczna, jeszcze taka zachukana. No i to jest geneza. Ale wiesz co, ja miałam skojarzenie, że przez wieki niewiele się zmieniło, czytając Krwawnicę. No bo zobacz, Rej, rozmowa między panem wójtem a plebanem. Nie, i no, ale tak. Dlatego mówię, że to wszystko jest znane i to funkcjonuje od lat. No, może już może nie. No, pewnie kiedyś były jeszcze inne stereotypy, one się zmieniają. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym pewne zniknęły, przyszły nowe. Ale mniej więcej ludzie są zawsze tacy sami. Ja powtarzam, że ludzie zawsze są tacy sami, tak samo się zachowują, no tylko czasy się zmieniają. Ale też w Krwawnicy tam jest wątek taki troszeczkę, ale poruszyłeś właśnie temat i we wszystkich książkach tak naprawdę. Nie boisz się pokazywać silnych kobiet, do których wrócimy tak notabene, związków homoseksualnych,
jakichś niewygodnych tematów, które my nie do końca chcemy zauważać, bo my żyjemy w takim swoim światku grzecznym i nawet my sobie nie zdajemy sprawy, że pewne sytuacje mają miejsce, a ty wrzucasz tak delikatnie, bardzo delikatne, to nie są brutalne opisy i za to cenię twoje książki, bo ty unikasz takich mocno krwawych scen i opisów, ale dajesz znać czytelnikowi, no bo też nie wiesz, kto czyta, bo może to czytać pani 80-letnia, która ma troszeczkę inne spojrzenie na świat niż chłopak 20-letni, tak? Więc ty fajnie tam przemycasz takie wątki. No, cieszę się, że to zauważyłaś. No, ale pewnych też tematów unikam jak ognia, bo unikam tematu polityki. To znaczy może nie sensu samej polityki, bo tego się nie da uciec, ale unikam jasnego sformułowania nazw, że tak powiem, oraz tego podziału, który teraz mamy na prawo-lewo, albo jakkolwiek ten podział polityczny u nas następuje. Dlatego, że jakbym zaczął pisać nazwami, to po pierwsze narobiłbym sobie wrogów, tak? A po drugie, jeżeli ktoś by wziął taką książkę za 10 lat, to by jej nie zrozumiał, bo by powiedział, ale o co w ogóle chodzi? Za 10 lat będzie zupełnie inna sytuacja polityczna, te partie będą się inaczej nazywać, politycy będą inni, może będzie wszystko inaczej, może się wszystko przewróci do góry nogami i będzie jeszcze inaczej niż sobie wszyscy wyobrażamy. Więc jakbym zaczął pisać nazwami i nazwiskami, to ktoś po 10 czy po 8 latach wziąłby książkę i powiedziałby, ale o czym w ogóle facet pisał, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, nie? Więc chcę, żeby te moje książki były takie w miarę uniwersalne, żeby też nie obrażały nikogo. Czasami krytykuję różne rzeczy, ale też nie mam zamiaru obrażać żadnych, jak gdyby przychylać się do jakiejś opcji politycznej. Ani nie chcę krytykować jakoś kościoła, czy uczuć religijnych czytelników. Pamiętajcie, moi drodzy, jak czytacie książki, że kwestie wypowiadane przez bohaterów w tych książkach nie są poglądami autora. I to najczęściej największy błąd, jaki robią krytycy czasami książek, że wciskają autorowi poglądy jego postaci z książek. To w Krwawnicy, jeżeli już tak mieliśmy taką sytuację, że byłem oskarżany, bo tam jest też taki wątek, że dużo jest o pandemii, o różnych takich, o różnych takich teoriach, skąd się wziął wirus i tak dalej. Tak. I tak dalej. No to ja wtedy poczytałem sobie w internecie o jakichś ekstremalnych właśnie teoriach na temat koronawirusa i włożyłem je w usta jednej z postaci. No i bardzo często słowa, jeżeli ktoś mnie krytykował, to właśnie za ten COVID, że autor przemyca w książce swoje poglądy na temat COVID-u. No błagam cię, błagam kochani, nie były moje poglądy, to były poglądy jednej z postaci z książek. I tak samo jak czasami mówię o religii, mówię o polityce, znaczy mówię ustami moich bohaterów. To nie są moje poglądy, to są poglądy moich bohaterów. I to trzeba umieć ograniczyć albo mieć tego świadomość, że autor to, co napisane jest w książce, to nie są poglądy polityczne, religijne, jakiekolwiek autora. A to jak mówisz, że i są związki homoseksualne, i są różne inne rzeczy, to ja znowu powiem, no przecież taki jest świat. No, możemy tego nie zauważać, bo nie zauważamy, ale dookoła nas takie rzeczy się dzieją. No, wystarczy tylko się troszkę lekko rozejrzeć. No, nie zamykajmy się. Ale właśnie o to mi chodzi, o to zamykanie się troszkę. I to szczególnie było widać na tle, ten kontrast. Ta zamknięta wioska, odcięta praktycznie od świata, gdzieś tam bagna, lasy, jezioro. A tutaj kawałeczek dalej jadą do miasta i już jest inny świat, no żeby nie zdradzić za dużo. No właśnie, właśnie nie zdradzę. Tak, no, ale warto przeczytać. No i standardowo zaskakujące rozwiązanie, chociaż powiem ci szczerze, że to była jedyna książka, gdzie faktycznie zgadłam, kto. Jak gdyby też nie ukrywałem tego, powiedzmy, aż tak, jak mogłem to ukryć. No, tak. Bardziej zależało mi na takim hollywoodzkim finale, który jak usłyszałem to właśnie to słowo krwawnica, to już wspominałem, to właśnie pierwsza wizja to był ten napis na domu, a druga wizja to był właśnie te końcowe sceny z książki, jak jest tam ta burza i pomost i tam właśnie się ktoś pojawia na tym pomoście, to właśnie miałem takie wizje. No i ta
tak chciałem ją napisać po prostu i tak ją napisałem, bo ja piszę książki tak, jak ja je widzę, a nie patrzę na to, co inni by chcieli w nich zobaczyć. A właśnie, ty lubisz Nesbo. Oczywiście. I zawsze mówisz, że piszesz książki tak, jak sam chciałbyś przeczytać. Ale jak to wygląda w momencie, kiedy no, masz brak weny, tak? Siedzisz w domu i próbujesz wymyśleć i czy dzwonisz powiedzmy do jakiegoś zaprzyjaźnionego pisarza, no bo do Nesbo raczej trudno by było, ale... Żeby ukraść mu pomysł? Nie, żeby podpytać. Słuchaj, mam problem z takim bohaterem. Jak ty byś to widział? Nie, ja jestem taka Zosia Samosia. Że absolutnie. Absolutnie, nie, ja po prostu... No pisanie to jest jak gdyby mój taki wewnętrzny świat, do którego ja nie wpuszczam za wiele ludzi, żadnych ludzi nie wpuszczam, powiedzmy. I staram się to sam rozwiązać, no są w końcu, to są moje słowa, ja muszę być przekonany co do nich, to są moje książki, każde słowo, każde zdanie, które tam jest, ja je wymyśliłem osobiście i ono jest czasami ładne, czasami brzydkie, ale jest moje i nie widzę tutaj żadnego miejsca na to, żeby ktoś mi podpowiadał, jak ta książka powinna wyglądać. Okay. Na razie jeszcze nawet jest tak z wydawcami, na szczęście ja miałem zawsze tak dobrze, że żaden z wydawców mnie nigdy nie naciskał, jak książka powinna wyglądać, i zawsze miałem tam wolną rękę i zawsze tytuły, które z wszystkich moich książek to są moje tytuły, bo czasami jest tak, że wydawcy zmieniają tytuły książek autorom, ale ja mam, na szczęście mam tak, jak mam, czyli jest dobrze. Ale a propos, Krwawnica była inspirowana inną książką, Lilię. Wstęp, pozwoli, że burza nam leci, ale... Może przyjdzie. Oby nie, przynajmniej na razie. Ale tutaj jest wstęp z ballady Adama Mickiewicza. Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana. Zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przyruczaju. Grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa, nawet przy okularach mi ciężko. Rośnij kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko. Klasyka. Oczywiście. Adam Mickiewicz, ballada Lilie. Tak, dla maturzystów. Dla maturzystów. Ponoć Lilie powstały na podstawie opowieści ludowej. Mickiewicz napisał. Ty napisałeś swoją wersję taką współczesną Lilię. Tak, tak. To... Dlatego mówię, ja wyściąga dla maturzystów. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że bardzo lubię tą balladę Lilię. Nawet umiałem na pamięć kiedyś, jak byłem jeszcze dziecięciem, może nie w kolebce, ale w Postawice. Miałem ją na pamięć, bardzo mnie fascynowała, pobudzała moją wyobraźnię. No i tak w pewnym momencie wpadłem na pomysł, żeby przedstawić tą historię współcześnie, oczywiście na swój sposób, korzystając tylko z tych ram, które tam są, wieszcz nam wyznaczył. Że musi być oczywiście pani, która zabiła pana, że musi być dwóch braci pana, że musi być jakiś pustelnik, że musi tam coś się dziać. No i ja tam oczywiście skomplikowałem tą historię, tak jak to ja skomplikowałem, wprowadziłem inne wątki. I napisałem to tak jak... Ale no wszystko tak naprawdę się zgadza, no bo... Oczywiście, takie... no finał jest inny i tak dalej, ale... To jest kryminał współczesny. No. Ale wrócił Zakrzewski i Lilię wprowadziły trochę zamieszania, bo nie pamiętam, któryś z portali napisał, że to jest kolejna część po 9 Zakrzewskiego, natomiast to jest... Kolejna część Cieni Przyszłości, czyli tak. Czwarta, no, ale to jest nieprawda, no ja wielokrotnie to już... Tak, dementowałeś, ale to i tak cały historia, czas krąży tak. W internecie. Tam, już nie chcę do tego wracać, pogodziłem się z tym, no już nie będzie. Ale to jest zupełnie oddzielna tak, historia. Oddzielna historia, która zresztą teraz będzie miała swoją jak gdyby, kontynuację, ponieważ napiszę kolejną, ale to już nie było. Ale to bardzo się cieszę, bo Lilie trzymają w napięciu, świetnie się je czytało. Co ja bardzo lubię, ale to naprawdę bardzo lubię, zagadki z przeszłości. Czyli ty nie piszesz współcześnie tylko właśnie jest też gdzieś coś, co wychodzi mimo wszystko historia z przeszłości. Skąd ty je bierzesz? Wymyślasz, czy gdzieś tam... Z głowy, to ja już też powtarzałem wielokrotnie, najczęstsze pytanie, które
autorzy kryminałów dostają, czym się inspirujesz? Tak. Niczym się nie inspiruję, po prostu wymyślam. No. Siedzę sobie i nagle wpada mi fajny pomysł na książkę, więc obudowuję go innymi wątkami, piszę i mam książkę. No, oczywiście są takie inspiracje, tak jak te linie Mickiewicza, tak, to była, no nie da się ukryć, że to jest inspiracja. Parę historii, które wydarzyły się w moich książkach, też są, ale tak bardzo luźno inspirowane różnymi innymi porwaniami, które się zdarzyły. Ale nie będę tutaj wymieniał ich, bo nie chciałbym. No bo lepiej przeczytać książkę, tak, fikcję, niż wracać. Tak, wszystkie te morderstwa czy coś tam, to raczej są moje made in Gorzka. Okej, okay, rozumiem, ale nie ukrywam, że właśnie moje ulubione to są te takie przeniesienia, rozwiązywanie, te zaszłości. A ostatnio mnie ktoś skrytykował właśnie Poszukiwacza zwłok, pisząc, że właśnie i znowu te odniesienia do przeszłości, czy wszyscy dolnośląscy autorzy muszą pisać takie rzeczy? Niekoniecznie. Znaczy tak, twoje książki nie są, znaczy nie powiem, że twoi czytelnicy są mega wybitnie inteligentni, wspaniali, doceniają są. I sypią ci płatki róż pod stopy, ale generalnie u ciebie jest tak dużo wątków, że czasami ktoś, jak się naprawdę nie skupi, przyznam, że ja zanim przeczytałam papierową wersję, to tak, w domu czytałam papierową, w pracy słuchałam na Legimi audiobooka, niestety czytał automat, bo jeszcze audiobooka nie ma, więc to było takie i przychodziłam do domu i wracałam znowu do papierowej wersji i znowu czytałam, więc przy twoich książkach trzeba się skupić. To nie jest na zasadzie zabili go i uciekł, to nie jest lekko, łatwo i przyjemnie i właśnie ja to uwielbiam. Poza tym twoje nawiązania do innych autorów, no poza Burzą, chociaż też tutaj nawiązanie jest... Chyba było najwięcej nawiązań do Kingu. Do popkultury, do filmów, do różnych takich rzeczy. Ale one są gdzieś tam w tekście zaszyte, może tylko ja je rozumiem czasami, ale było takich spraw. Ale powiem ci szczerze, że ja szczerze podziwiam za tą fizykę kwantową. Ja w ogóle się na tym kompletnie nie znam, nie chcę gadać bzdur. Natomiast te wszystkie pętle czasowe, te przeniesienia i tak dalej... I ty masz tą wiedzę, faktycznie. Nie mam wyobraźni po prostu. Bo... Ale też jak piszesz o tych pętlach, które gdzieś tam się rozszerzają, i no to jest jednak czysta fizyka. Znaczy to jest taka fizyka, nie wiem, fizyka beletrystyczna. Okej. Okay, bo tak naprawdę są takie teorie, ale są nieudowodnione, to są tylko teorie, poza tym one są w innej skali, bo raczej tyczą się z takich rozmiarów wszechświata. Takie teorie fizyczne, czy tam moc Einsteina, Rosena, którzy zakłada możliwość podróży w czasie, no to jest tunel czasoprzestrzenny gdzieś między gwiazdami dookoła wielkich mas, czarnych dziur i tak dalej. Natomiast no, ja wprowadziłem to wszystko do tu i teraz i sobie wymyśliłem takie podróżowanie w czasie. Ale burza, szczerze mówiąc, jak czytałam opinie w internecie, namieszała, wywołała burzę, dokładnie. Może tak miało być, ja tak czułem, że tak będzie, bo przecież wszyscy się o tym spodziewali kryminału, a ja się nie chcę dać zaszufladkować, więc napisałem burzę świadomie, z rozmysłem, wiedząc, że zostanę za to skrytykowany. Ale chciałem też trochę tak obudzić czytelników i powiedzieć, halo, no ale Gorzka to nie tylko kryminały, bo ja mam bardzo wiele pomysłów na różne książki. Na pewno napiszę horror, bo już nawet jestem po słowie z wydawcą. Więc taki klasyczny horror, no kingowski taki, no, wchodzi dla Kinga. Chciałbym napisać jakiś science fiction jeszcze. Pewnie horror and mystery, takie jak właśnie Burza, to mam jeszcze parę takich pomysłów. Może kiedyś też je napiszę, jakby ktoś chciał to wydać i będę miał czas. No a kryminały, no oprócz tego kryminały, więc... No Stephen King też pisze książki w wielu gatunkach. No oczywiście, że tak, więc tutaj... I nikt nie jest zdziwiony tym, że nagle wyskakuje z innym gatunkiem, no a tutaj Gorzka napisał Burzę i nagle się okazało, że połowa czytelników jest zdziwiona, co to w ogóle jest. Ja rozumiem, że były takie zarzuty, że to powinno być w kategorii fantastyka na przykład, tak? A nie thriller, kryminał i tam sensacja.
No tak, ale teraz wyobraźcie sobie, szukacie książki gorzki, to gdzie szukacie? No thriller, sensacja, kryminał, tak? A gdybyśmy dodali science fiction, no to mogłoby być połowę czytelników mniej, a tu nie chodzi o to, że się słabiej by się sprzedało, bo ja jestem w stanie to zaakceptować i tam wydawca tak samo, tylko chodziło o to, żeby pokazać gorzkę w innym gatunku, więc trzeba było to do kategorii takiej zaszufladkować, w jakiej gorzka funkcjonuje, żeby ludzie mogli jednak to przeczytać i sami sobie wyrobić zdanie na temat tej oczywiście, książki. Że tak, ale... Tylko kategoria jest trochę zafałszowana, ale no świadomie zafałszowana marketingowo, żeby ona trafiła do czytelników moich. Marketing rządzi, ale mnóstwo głosów też było zachwytu, że właśnie świetnie, że się pokazałeś z nowej strony, nie tylko jako osoba, która pisze kryminały. Nie oszukujmy się, no tutaj wątek sensacyjny też jest. No i jakiś kryminał. Tego się nie ucieknie, bo horror and mystery to jest właśnie taki gatunek, w którym jest jakieś tam śledztwo prowadzone. Zresztą to widać u Kinga, znaczy u Kinga mniej, ale u Dina Kunca na przykład, który też tam zawsze jest jakiś morderca gdzieś w tle, jakieś śledztwo, jacyś policjanci. No tylko, że sprawy, które mają do rozwiązania są takie inne niż no, mniej oczywiste. Także tak jest w burzy właśnie, że ta sprawa okazuje się no tak realnie nie do rozwiązania, tak? Bo nie da się tego wytłumaczyć w sposób logiczny. No i wtedy pojawia się Oskar Zamecki cały na biało i tłumaczy pewnie. I dlaczego i skąd Michałek jeden, tak, drugi i kolejny. Ale powiem szczerze, że bardzo mi się podobała burza właśnie przez tą nieoczywistość. I mimo no ja zawsze mówiłem w wywiadach czy gdziekolwiek, nie szufladkujcie się, no nie oczekujcie niczego, weźcie i przeczytajcie. No, oczywiście wielu osobom się nie spodoba, bo nie lubią takiej literatury. No ale wiele osób pisało mi nawet w prywatnych wiadomościach czy w recenzjach, że owszem, no, nie lubią takiej literatury, ale to było fajne, bo nie oczekiwali niczego albo powiedzieli, no dobra, to przeczytam, bo to gorzka. No i się okazało, że to było fajne na koniec. No i o to chodziło. Ale to otwieranie takich trochę, otwieranie umysłów, jak to górnolotnie zabrzmi, na nowe gatunki. No tak. Ale właśnie to jest fajne, że... Coś nowego i ja powiem szczerze, że wspominałeś, że jesteś posłowie z horrorem, mhm. I jestem ciekawa, bo ja horrorów nie lubię. Jako takich. Kiedyś jako młode dziewczę się zaczytywałam na przykład w Mastertonie, no to wtedy tak. Teraz już trochę mi przeszło, ale z przyjemnością sięgnę i przeczytam właśnie a propos otwierania tych klapek w głowie, otwierania się na nowe rzeczy i zobaczymy. Jestem też ciekawy, jak ta książka będzie odebrana, bo to no, też nie będzie takim klasycznym horrorem. Znaczy, no, będzie, no, tylko że też nie będzie żadnych zjawów, duchów, upiorów, tylko będzie jakaś tam inna sytuacja, która. No, jestem ciekawa, bo te rzeczy, które piszesz i twoja wyobraźnia potrafi zaskakiwać wiele osób. Cieszę się. Także jestem bardzo ciekawa. No ale już jak mamy tak chociaż wstępnie omówione te wcześniejsze książki, no to teraz przejdziemy do tej, którą teraz najbardziej na topie wyczekiwana i mnie tak reklamuje w całej Polsce na przystankach, na billboardach i no ja z prawdziwą przyjemnością jedziemy do pracy i jest, o, Mietek wisi na przystanku. Jak się czujesz jako zawieszony. Jako wiszący, no nie no, to tak. Sprawdzam jeszcze lodówkę, czy tam czy nie wychodzisz. Na szczęście jeszcze mnie nie ma. Ale to jest, bo to jest nowy wydawca i naprawdę promocja jest tak bardzo, 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 bardzo zrobiona. Czyli billboardy, wywiady, sesje zdjęciowe. Tak, była nawet reklama w telewizji. Nie mam telewizji, nie wiem. Nie mam, bo nie widziałem, ale była podobno przez 10 dni gdzieś tam przed jakimś programem. O, to była. Miło, więc tutaj wydawca tak, mocno... Nowe wydawnictwo Czarnowca. Tak. Długo czekali strasznie na tę książkę, bo ja chyba z półtora roku, ale starałem się im napisać jak najlepszą książkę, jak tylko potrafię. Mam nadzieję, że mi się udało. No i naprawdę... Ja nie mam żadnych zastrzeżeń, wydawca naprawdę robi świetną robotę, jeżeli chodzi o promocję, o to, że jestem obecny w mediach, tak, że są wywiady, gdzieś tam się pojawiam na Facebooku, na mieście nawet, czy tam w telewizji,
czy w różnych wywiadach, spotkaniach, więc naprawdę jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że przyniesie jakiś efekt, bo no, liczyłbym na to, żeby te moje książki trafiły jeszcze do szerszego grona czytelników. Tak każdy autor, no, chciałbym, żeby moje książki czytały jak najwięcej osób. I żeby nie trafiały do szuflady. A propos szuflad, bo ty, przyznaj się, masz dużo, często mówisz, że masz dużo książek, które gdzieś tam pomysły, wątki piszesz i trafiają do szuflady. Czy ty otwierasz tą szufladę i wykorzystujesz na przykład w Poszukiwaczu zwłok, czy nie, one leżą i czekają na swój czas? Ja nie wiem, czy się doczekają kiedykolwiek. Znaczy, to jest taka zamrażarka. No, dlatego nie szuflada, tylko zamrażarka, bo bardzo wiele pomysłów. Ja mam zaczętych w ogóle ze 20 książek, albo jeszcze więcej. Już nawet nie pamiętam teraz ile. Bo miałem fajny pomysł na przykład. I zacząłem pisać, napisałem 40 stron, stanąłem w pewnym miejscu i stwierdziłem, że to jednak nie jest dobry pomysł. I tak to się stało. Mam tych książek napisanych kupę. Na razie z nich nie korzystałem. Na pewno skorzystam z jednej, bo mam taki pomysł na pojedynczą książkę i tam już mam ją zaczętą. I myślę, że to pociągnę. Natomiast nawet u innych to nawet nie pamiętam, co tam jest. Czyli jest. A propos wydawcy i właśnie Poszukiwacza, pięknie wydana, to jest akurat książka w twardej oprawie. Tak jest. Tutaj barwione kartki, genialnie wygląda na półeczce. Co przyciąga wzrok? Wzrok, ja pierwsze, co zwróciłam uwagę, zdjęcia na Facebooku, kiedy miała się pokazać, ukazać książka, jeszcze nie było jej w sprzedaży, okładka. Na żywo ona jest o wiele piękniejsza, przyciąga wzrok, nawiązuje do starych, dobrych kryminałów PRL-u. Tak. Polska Szkoła Plakatu. Tak, i tutaj pierwsza współpraca z autorem okładki? To tak, no bo to jak gdyby wydawnictwo no chciało, żeby ta książka, zresztą ja też chciałbym, żeby ta książka się czymś różniła od tych wszystkich okładek, bo mamy teraz na półkach, w księgarniach, gdziekolwiek bardzo dużo okładek, takich samych w sumie, te kryminały są sztampowe, takie dosyć jeszcze tam są poprawione tą krwią, co mnie zawsze irytuje i ja mówię zawsze w moich książkach, żeby tylko nie było plam krwi. Na krwawnicy mi się nie udało. Są te akurat jej nie wzięłam. Na Liliach nie ma na szczęście. Nie. Jeszcze na wcześniejszych. Nie, są tam na dzień na dziewiątce są trochę takie krwi. Ale niewiele. No więc te książki są takie, oczywiście okładki są fajne, ale one są takie jednakowe, więc chodziło o to, żeby ta książka się wyróżniała wśród innych książek. No i szef wydawnictwa miał taki pomysł, żeby zaangażować Maxa Bereskiego, znanego jako Plakiat. To jest człowiek, który projektuje plakaty filmowe, takie kolekcjonerskie, i to plakaty naprawdę genialne, znane jest na całym świecie. No i on, to jest chyba jego pierwsza książka, którą zrobił. No i strasznie się przyłożył do niej i wyszła świetnie naprawdę. Wyszła, przyznaję, i dzisiaj właśnie przed rozmową zaglądałam na Facebooka, na stronę Plakiatu i nie ukrywam, robią wrażenie. Tak, genialne są. Oppenheimer jest dla mnie mistrzostwo świata. Ale nie są przesadzone, ta oszczędność koloru, one są tak wyraziste. W formie, tak, a jednak coś mówią. Tak, i można, dlatego moje pierwsze skojarzenie, oho, będzie zagadka z PRL-u, na pewno będzie powrót do PRL-u. No nie było tego powrotu do PRL-u. No nie było, chociaż tam te lata, przełom 80-tych, 90-tych, jakieś tam takie wątek był, natomiast no stricte takiej zagadki z PRL-u nie było, ale autentycznie pierwsze skojarzenie i ta książka nawet na tle poprzednich twoich książek bardzo się wyróżnia. Pięknie wydane. Jest taki, jeszcze tutaj mamy przecież takie, nie jest gładka, tylko takie piaskowa ta okładka, miła w dotyku, naprawdę jest, świetnie wygląda. A tutaj też skrzydełka z panem... To jedyny mankament tej książki to zdjęcie autora. Ale powiedz mi, jak ty się czułeś z bronią? No to nie była prawdziwa broń, no, muszę się zdradzić, że to był Colt, co prawda, replika idealna z tą, która jest naprawdę, no ale to jest taki pistolet na kulki plastikowe. No, ale mimo wszystko. Jak ja się czułem bronią, no
Nie wiem, ja generalnie nie jestem zwolennikiem czy fanem broni, no ale konwencja jest taka, że no, ten pistolet fajnie wygląda na tych zdjęciach. Ale ja ci powiem szczerze, że jak zobaczyłam pierwszy billboard właśnie z promocją Poszukiwacza Zwłok i ty z tym pistoletem, Coltem. Niepodobny do mnie. Wiesz co, w ogóle tak nie pasowało do ciebie. Taki poczciwy mietek, takie poczciwe spojrzenie. Z każdego wychodzi bestia. Jednak, no u ciebie, ty się wyżywasz w swoich książkach, więc tutaj na żywo nie, ale mówię, autentycznie to było tak... Może gdybym widziała pierwszy raz, tak, ciebie, no to wtedy inaczej bym to odebrała. No dobra, jest facet z bronią, reklamuje książkę, ale tutaj, no prywatnie ty jesteś spokojny, poukładany. Ale to też, zobacz na to, jak wyglądają te fotografie, one są takie z przymrużeniem oka trochę jednak zrobione. No właśnie fajnie, że to nie jest... na ustach, a nie z jakąś tam groźną miną, zabije was wszystkich. Tak? No na szczęście, bo to wtedy już nie byłbyś ty. Ale wracając do Poszukiwacza, tutaj faktycznie tych intryg, no to już mocno namotałeś. Tych intryg jest dużo, trzeba się bardzo skupić. Właśnie nie wiem, jak to zrobiłem. No właśnie pytanie, że to się wszystko spięło, że te wątki tak naprawdę różne od siebie, no bo historia z lat, no trochę polityki. Tutaj morderstwa tych dziewczyn, tak, tutaj psycholog z problemami, co mi się zresztą strasznie podobało, nie będzie to cytat jeden do jednego, przepraszam wszystkich psychologów, ale on powiedział, jeżeli Laura bodajże powiedziała mu to, idź do kolegi, do psychologa, on powiedział, no co ty, tak, no przecież to konowały, czy... No, przepraszam wszystkich psychologów, to nie są znowu poglądy autora, tylko poglądy jego bohatera. Tak, ale to mi... No, musicie mi wybaczyć i musicie to oddzielić. Ale to bardzo, bardzo fajnie zabrzmiało właśnie w ustach psychologa. I tutaj te wszystkie wątki, intrygi ci się w sumie połączyły w jedną całość. Cieszę się. Ładnie to zamknąłeś, ale a propos... Znaczy nie ładnie, bo... No właśnie, do końca ładnie zamknąłeś, ale tutaj i w burzy. No bo w Liliach ta kobieta to jednak była taka troszkę słaba, natomiast w burzy silna kobieta. Tutaj Wilczyca w Poszukiwaczu, bardzo silna w męskim środowisku. Też mówiłeś, że miałeś pytania do wywiadów, jak to wygląda właśnie w policji, że czy kobiety są dyskryminowane, czy tak dalej. No nie wchodzimy w szczegóły, bo tego nie wiemy, tak? Dziewczyny sobie całkiem nieźle radzą. No tutaj ja powiem tylko tak, właśnie dostaję teraz takie pytania o to, jak właśnie w policji kobiety funkcjonują, jakie tam są te układy, czy one muszą walczyć. No i to znowu muszę odpowiadać tak trochę wymijająco, ponieważ no, to jest książka beletrystyczna, ja ją sobie wymyśliłem. Ja te wszystkie układy, układziki, Laurę Wilk i kolegów wymyśliłem. Nie wiem, jak jest naprawdę. Podejrzewam, że jest tak jak wszędzie, czyli zawsze te kobiety mają gorzej w takich męskich zawodach. Ale czy jest aż tak, jak w Poszukiwaczu Zwłok ja przedstawiam, to nie wiem. Podejrzewam, że nie jest aż tak, więc to znowu jest tylko książka, ja nie jestem znawcą tematu, więc nie robiłem specjalnie jakichś tam researchu na ten temat, bo mnie to nie interesowało, ja sobie po prostu wymyśliłem, to jak miało być. Ale to też można się, policjanci z kolei mogą się czepić, że postać jednego z bohaterów, co prawda drugoplanowych, ale on się tam często przewija, żołnierz, no, tak. czarna owca policji, tak? Ja znowu powiem, no to jest książka. No właśnie. Jak kręci się filmy, to też pokazuje się, no, Pitbull czy jakieś tam inne filmy, co pokazują, no też zdegenerowanych policjantów, którzy albo są... działają z mafią, albo piją, albo mają inne problemy. No, to jest taka konwencja kryminału. Wiadomo, że każdy musi mieć jakieś problemy, tak, nie tylko, że piękny, przystojny, pachnący śledczy lub śledcza, tak, nie brudząc sobie rąk, rozgryza zagadkę kryminalną i jeszcze aresztuje przestępcę. No to tak było u Agaty Christie. No, czasy się zmieniły, zbrutalizowały. I myślę, że książki Agaty Christie teraz, gdyby ona debiutowała, też miałyby duży problem właśnie z tym, z
tym, że musi być jakaś akcja taka, a nie? Czytałam, a nie tylko to, że lokaj zabił. Ale czytałam, że ona akurat wymyślała Tak, przy myciu naczyń. No, no to moim zdaniem parę moich dobrych pomysłów też było przy myciu naczyń. Czyli właśnie. Przy odkurzaniu albo przy takich czynnościach, których nie lubię robić. Czyli właśnie, czego nie lubisz najbardziej robić nie w domu? Nie będę zdradzał. No, bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że ty gotujesz. No tak, no gotuję, bo... No, żona pracuje, syn pracuje, ja sam siedzę w domu z psami. No to jak oni wracają z pracy, no to ja gotuję jakiś obiad. Znaczy, gotuję. No dobra, ale... Powiem tak, nie mam talentu specjalnego kulinarnego i ja robię zawsze to, co już robiłem wiele razy i wiem, jak to się robi, bo jak mam jakąś nową rzecz zrobić, no to mam zgryz, jeżeli coś przekracza cztery składniki, i dwa dodatki jakichś przypraw, więc sól, pieprz to są moje idealne przyprawy. Mm-hmm. Jeżeli pojawiają się jakieś inne nazwy, których ja nie znam, to już tego nie robię po prostu, bo cztery składniki to jest maks, co ogarniam. Więc taki ze mnie kucharz. Ale to powiedz właśnie popisowe danie, które robisz na pamięć w nocy, cię budzą i mówią, Mietek, masz zrobić obiad. No nie, no jest kilka takich. No, no właśnie, pokaż się z tej trochę prywatnej strony. No, ktoś cię zaprosi na obiad, jeden z twoich fanów. No i tutaj. No, nie będę tutaj zdradzał jakichś tam tych prostych potraw, które robię, bo to wstyd nawet czasami, no ale... Ale one ostatnio, są najlepsze. Ostatnio znalazłem w internecie, bo czasami też mi się tak zdarza, że gdzieś sobie zapisuję te przepisy, które gdzieś znajdę fajne, na placki z cukinii z ryżem. Takie jak placki ziemniaczane, tylko cukinia z ryżem i z przyprawami, trochę mąki, jajka. A. I to się smaży jak placki ziemniaczane. Bardzo dobre jest. Już robiłem dwa razy. To muszę spróbować. To jest tak proste, że nawet ja zapamiętam. Okej, to ja muszę spróbować, bo ja ostatnio namiętnie pizzę uskuteczniam, bo to najszybciej. A pizzę też robię Ale tam są, z kolei jak się robi ciasto do pizzy, to są trzy składniki, woda, mąka, cukier i drożdże. No cztery. No jeszcze sól. No nie cukier, tylko sól. Ale sól, ale cukier też, no, żeby drożdże tak nakarmić. Cztery, tak? Dobra, cztery składniki, okej? Okay? Czyli to jest proste, więc to dam sobie radę. A potem co już na tą pizzę, to już jest... Nie, a później to już utylizacja tego, co tam zalega w lodówce. Także to jest super sprawa. Ale powiedz mi właśnie, a propos tych silnych kobiet. Ty się nie boisz o nich pisać, nie masz problemu z kobietami. Nie. Ja nie wiem, ja się czasami zastanawiam, czy ja właśnie nie mam, że mam problem z kobietami, skoro piszę o takich ostrych babkach. Ale dlaczego? No nie masz jakiegoś poczucia niższości wobec kobiety. Nie, ale to poczekaj, bo to może jeszcze zrobimy tak, że... Bo też nie, te babki mi się pojawiały już od pierwszej części, potem była Paulina Czerny najpierw, potem jest Karina Włóczko. No dobra, niech będzie. Ale tak jeszcze wracając do burzy i do poszukiwacza, bo mówisz, że tam są dwie takie super ostre babki. Znaczy na pierwszym planie bardziej, tak? Tak? To chronologia, pamiętajmy o chronologii, jak ja to pisałem, bo to się ukazało odwrotnie, bo najpierw napisałem poszukiwacza zwłok. Aha. Skończyłem go, wysłałem do wydawcy, wydawca tam go 8 miesięcy obrabiał, właśnie projektując okładkę i tak dalej, miał dużo czasu. Ale warto było. Natomiast zaraz po tym poszukiwaczu zwłok napisałem burzę. I ta burza się ukazała wcześniej, bo ukazała się na koniec kwietnia. Więc jak gdyby Justyna Lewicka jest już po Laurze Wilk napisana i tak trochę właśnie była na fali tej Laury Wilk. Wzorowana, okej, okay, ale właśnie taka... tutaj mnie zastanowiło, bo tutaj naprawdę dwie silne osobowości. Ale nie będzie kontynuacji burzy, więc to jak gdyby okay. Odpada, więc to jest jednorazowy strzał. Ale tutaj Laura Wilk świetnie sobie radzi w środowisku męskim. Ale przy okazji też, no tutaj te twoje postaci są takie bardzo nieoczywiste, bo i Ariel, i a propos nawiązanie do Szekspira, burzy, tak? Czyli to się wszystko łączy, burza no też burzę z poszukiwaczem. Lubię. Szekspira akurat wyjątkowo im pasuje, burza nawet czytałem parę razy, więc... Tak, więc to jednak widać, że pisałeś, tak, jedne po drugiej. Ale to zdradza ci coś, co też mówiłem. Mówiłem gdzieś, ale już nie pamiętam gdzie, że tak naprawdę imię Ariel nie wzięło się wcale z burzy, tylko z filmu Szaleństwo Majki Skowron.
taki serial z lat 80. Tak. I tam głównym bohaterem był chłopak, który, nie wiem o co chodziło, pamiętam tylko, że ta Majka ciągle gdzieś po krzakach się jakiś chowała. Ja pamiętam ale, jakieś jezioro pomocnie gra w kawę. Ale tam tyle. Właśnie był Ariel. I to jest właśnie, stąd wziął się Ariel, a dopiero później mu przypiąłem tą burzę do imienia. Ale bardzo fajnie mu przypiąłeś, no bo z kolei znowu ukłon w stronę maturzystów. Tak, żeby... Ale nie, to żeby nie było. Nie. Jak ale... przeczytacie poszukiwacza zwłok, to nie zdacie matury. No ale, a właśnie, a nie zdarzało ci się, no bo są prace magisterskie pisane na podstawie książek. Czy ktoś się do ciebie zgłosił? Czy jeszcze to przed tobą? Nie, no wbrew... No, miałem takiego informację na Facebooku, że ktoś mnie podziękował, bo powołał się na moje książki na ustnej maturze i zdał. Więc to było bardzo miłe. Ale no właśnie. Bo teraz można na każdą książkę się powoływać, którą tam się przeczytało w tej ustnej maturze. Podobno, nie wiem dokładnie. Nie wiem. No tak jest, bo mój syn zdawał mi to właśnie, uświadomił mi to. No i tak właśnie ktoś napisał, że powołał się na moje książki, więc. Ale to bardzo fajne. Miłe, no ale tutaj przynajmniej jeżeli chodzi o Szekspira, no to będzie motywacja dla licealistów, żeby sięgnęli po burzę albo poszli do teatru, skorzystali. No ja myślę, że Szekspira nie trzeba reklamować, niech sięgną jakiego poszukiwacza. Tak, no ale to już tak nawiązanie. Ale właśnie i Ariel i Laura generalnie tak. Laura, twarda babka. Gdzieś tam też te dylematy no, wewnętrzne. Ariel, psycholog z ogromnymi problemami psychicznymi. Podejrzewam, że jakieś zaburzenia, no nie jestem psychiatrą, nie jestem psychologiem, no, ale silne zaburzenia. Chociażby stąd wynikała zmiana jego stylu życia, imienia i tak dalej. Plus seryjny zabójca, wręcz psychopata. I właśnie, czy sięgałeś do jakichś... Do własnych doświadczeń? Nie. No aż tak, to nie, ale czy sięgałeś właśnie, czy pytałeś jakiegoś psychologa, psychiatrę, czy czytałeś o psychopatach, żeby umieścić w książce... O psychopatach to czytałem i to nie o jednym. No ale tak, bardziej opracowania naukowe. No kiedyś czytałem to jak gdyby, tylko że jak mówię, znowu mówię, no teraz to jestem taka Zosia Samosia i wtedy to wszystko wymyśliłem, no nie konsultowałem się z żadnymi psychologami, no coś tam czytałem na ten temat oczywiście, kiedyś coś słyszałem, coś sobie wyobrażam. No i na tej podstawie, no, że mam już swoje lata, półwiecze dawno minęło, to może mam też jakiś bagaż doświadczeń życiowych, z których no, korzystam teraz. Nie muszę sięgać specjalnie po pewne, czegoś sprawdzać, bo na przykład wiem, albo to przeżyłem, albo mam jakieś doświadczenia, dobre, niedobre i też no, umieszczam to wszystko w książkach, więc gdyby to znowu ten Lesiecki, który mi się tu pojawia jako psycholog, to ja tam nie korzystałem z jakichś tam żadnych opracowań psychologicznych, jak on ma się zachowywać, po prostu go wymyśliłem. I on miał się właśnie przekształcić tak z jednego w drugiego, a potem odwrotnie, tak? I no to był mój wymysł, moja wyobraźnia znowu na tą postać, na pomysł na tą postać. Natomiast muszę powiedzieć, że tak naprawdę ta książka ma tytuł Poszukiwacz zwłok, dlatego że pierwszym bohaterem, którego wymyśliłem, był Lesiecki. Laury Witt w ogóle nie było tam w tej książce. I długo się bardzo, no tak jak mówiłem, no, Czarna Owca czekała na tę książkę półtora roku. Ja jeszcze wcześniej ją miałem ten pomysł, wymyśliłem, więc długo go nosiłem w głowie i im dłużej go nosiłem, tym ten Ariel stawał, Maciej stawał mi się bardziej taki, no... Bliski. Dziwny, coraz bardziej, miał coraz więcej tych swoich natręstw i stawał się coraz bardziej taki odjechany. Dlatego on taki jest, bo miałem dużo czasu na to, żeby go wymyślić. A potem, jak już siadłem do jakiegoś tam pomysłu, o czym ta książka ma być i jak to mam przeprowadzić, no pojawiła mi się konieczność wprowadzenia postaci policyjnej, policjantki. No, policjantki, bo to wiadomo, że ciężko by było. No, to musiała być partnerka dla Lesieckiego, więc... A jak tylko mi się pojawiła Laura Wilk, jak ona tam jedzie przez pole w pierwszej scenie, w której ona występuje, jedzie przez pole na miejsce zbrodni,
No to kurczę, już od razu wiedziałem, że ta postać będzie główną taką. Bardzo mi się spodobała. Ona wypłynęła ze mnie taką. Zacząłem pisać i tak ją stworzyłem. Już wiedziałem, że ona mi zawładnie tą książką trochę no i tak się stało. I teraz tak naprawdę nie wiadomo, czy Lesiecki jest bohaterem głównym, czy to ona jest główną bohaterką. Tym bardziej, że... I tak w recenzjach czytelnicy tak uznają, że zazwyczaj Laura Witk jest główną bohaterką dla wszystkich. Tak, bo Lesiecki jest gdzieś tam, on się przewija tak jak policjanci, ale też w postaciach policjantów zawarłeś no, sporo problemów psychicznych, psychologicznych i w ogóle, więc dlatego tutaj ta książka jest taka... Na pytanie znajomego, co będziesz robiła, będziesz w pracy w sobotę? Ja mówię, że nie, jadę do domu czytać książkę. A jaką książkę? Ja mówię, no najnowszą Mietka. I co? Najlepsza? Ja mówię, no najlepsza. Ale więc z książki na książkę wprowadzasz coraz więcej, właśnie te postaci są coraz głębsze, bardziej rozbudowane. Właśnie te wątki psychologiczne. Straszne, co ja napiszę w kolejnym. No ale na pewno nie gorzej niż tutaj, więc masz, widzisz. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie oszukujmy się. I boję się trochę tego. No właśnie i my jako czytelnicy coraz więcej będziemy od ciebie oczekiwać. Także... Właśnie tutaj zauważyłem pewną prawidłowość już, że czytelnicy mnie oceniają nie w zestawieniu z innymi autorami, z książkami innych autorów, tylko w zestawieniu z moimi poprzednimi książkami. Tak. Mam bardzo wielki problem z tym, że coś tam, inne książki gorzkie były lepsze. No i tak mam taki dyskomfort trochę, bo tam oczywiście tak gwiazdki za te oceny, ja tam się nie przejmuję tym za mocno, ale widzę, że po komentarzach czasami, że bardzo często właśnie czytelnicy oceniają mnie przez pryzmat moich poprzednich książek, a nie porównują tych książek z książkami innych autorów. No i sam dostaję za to w tyłek, bo no możesz mieć gorszy dzień, tak? No tak, ja też mogę mieć gorszy dzień, też mogę mieć gorszą książkę, mogę mieć inny pomysł na książkę. Ja nie może być tak, że coraz bardziej będę komplikował bohaterów i na końcu oni będą tak skomplikowani, że książka będzie miała 800 stron, bo ja będę opisywał przez 300 stron problemy jednego bohatera, a przez 300 stron problemy kolejnego bohatera. No tak nie będzie. Kiedyś, niedługo pewnie napiszę inną książkę, która nie będzie aż tak skomplikowana, nie będzie miała tak złożonych bohaterów. I podejrzewam, że wtedy zostanę skrytykowany, że gorzka poszedł na łatwiznę. No. Tak coś mam takie przeczucie, że tak będzie właśnie, że będę ofiarą moich własnych książek. Nie mogę wiecznie pisać lepszych książek, no to w pewnym momencie się skończy i napiszę tą słabszą. No. I zresztą Burza to już była taka odskocznia, tylko to w innym kierunku, tak? Ale ten kryminał też mi się zdarzy jakiś słabszy na pewno, bo nawet może świadomie już nie będę chciał tego komplikować, tylko napiszę prostą historię. Świadomie nie będę chciał, bo to męczy strasznie. Ja strasznie przeżywam tych bohaterów, te zdarzenia, żeby to wszystko spiąć. To naprawdę to jest ciężka praca. To ja jeszcze pamiętam, że jak napisałem końcówkę właśnie Poszukiwacza zwłok, napisałem ją 100 tysięcy znaków, napisałem w 3 dni, co dla mnie to jest jakieś gigantyczne tempo było. I ja później przez 2 tygodnie nie byłem w stanie zdania napisać, bo tak się wyeksploatowałem psychicznie. Właśnie podążając za tymi bohaterami, za tą skomplikowaną historią, będę czujny, żeby nie zgubić niczego, żadnego wątku, ani żadnych tam, pamiętając, że ten powiedział wtedy to, a ten powiedział wtedy to, więc teraz musi powiedzieć to. No, że nie byłem, naprawdę było strasznie ciężka praca. Więc pewnie będzie tak, że niedługo napiszę taką książkę prostą, łatwą i przyjemną. Ale to ona też trafi do jakiegoś czytelnika. Do mnie na półkę na pewno, także obiecuję. A jeszcze tak w ogóle to Poszukiwacz zwłok, to jest mocno uproszczona książka w stosunku do tego, jaki miałem pomysł. Bo zapowiadałem na Facebooku 1,5 roku temu, na początku roku 2022, że napiszę książkę, gdzie główną bohaterą będzie gdzie Wilczyca i Ariel, tak to mówiłem. I że będzie 6 głównych bohaterów i 4 wątki. I czy w ogóle czytelnicy zechcą? Zamykną to w ogóle, czy będą. No i oczywiście dostałem odpowiedź, tak, oczywiście damy radę, nie? Czy czytelnik da radę to przeczytać? Damy radę. Ja mówię, no to dobra. I tak uprościłem tą książkę, bo obciąłem 2 bohaterów, obciąłem 2 wątki.
I tak ona ma 500 stron. Ale a propos, bo tutaj pod koniec książki to taki ukłon trochę w stronę Małgosi Starosty, że polecasz, ktoś komuś przynosi tak, książkę. Tak, Laury Wilk, siostra przynosi książki do czytania. Tak, Małgosi Starosty, nie pamiętam już tytułu. Akurat wtedy czytałem tą książkę i Małgosia Starosta jest moim redaktorem też przy okazji. Znamy się, cenimy, lubimy, więc no, myślę, że ja dlaczego nie? Ale właśnie to jest fajne, moje że... Moje książki też były w innych książkach, dlatego że w książce pani Piaseckiej nie pamiętam tytułu, Narzeczona dla milionera, chyba tam słuchałem audiobooka Lili. Także to tam gdzieś się pojawiają tak w różnych autorach. Wiem, że w książce Małgosi Starosty był się bieda, Maciej, jakąś tam książkę czytali. No to takie jest sympatyczne moim zdaniem, a potem nikomu krzywdy nie robi. Poza tym to jest też taka mrugnięcie okiem do czytelnika, tak, że to jednak żyjemy, ci bohaterowie są tak w takim jakimś realnym świecie, gdzie wszystko jest tak samo jak w rzeczywistości, tylko oni żyją jeszcze przy okazji. I właśnie miałam cię zapytać, bo Małgosia Starosta redaguje książki bodajże od Lili, od Krwawnicy. Nie od Lili, Krwawnicy jeszcze. Krwawnicy, no, której właśnie zapomniałam i dlatego mi uciekła. I powiem ci szczerze, że jest różnica na plus. Przynajmniej ja to tak odbieram. Też mi się tak wydaje. Trochę się nauczyłem też pisać w międzyczasie. Ale Małgosia ci z kolei, a propos liczby stron twoich książek, to Małgosia ci cały czas daje pstryczka w nos cegła, tak? Cegła, no gorzka tak ma. No, ale weźcie, no jakbym mógł napisać Poszukiwacza zwłok, który miałby 300 stron? Tam by się nic nie działo, bohaterowie nie byliby tak... Plastyczni, lepiej brzmi. No i co, no to przejechalibyśmy przez tą książkę jak burza i co? Co by zostało z tego? No, nic, no niewiele. Poza tym, tak jak zawsze powtarzam, jak przecież wspomniałeś, ja piszę takie książki, jakie sam lubię czytać. No, ja lubię czytać takie długie książki, gdzie się dużo rzeczy dzieje, gdzie są fajni bohaterowie. I takie piszę. No. Ale a propos jeszcze tak zbaczając troszeczkę z tematu, a propos autorów, czy są przyjaźnie pomiędzy pisarzami, autorami? Bo ty się przyjaźnisz, kumplujesz, spotykasz na różnych, bo tutaj już tak prywatnie pytam, jak to wygląda? No bo mówisz, że się nie konsultujesz ze znajomymi. Nie, bo to nie ma sensu. Właśnie, ale też... No, przy okazji festiwali, różnych spotkań, rozmawiacie, spotykacie się, plotkujecie? Czy niekoniecznie? No, czy to jest... zależy, co masz na myśli, więc plotkujecie. Znaczy o innych autorach. Autorzy się znają, nie da się ukryć, autorzy się znają, autorzy się lubią, czasami się nie lubią, no to jak to w życiu? Oczywiście. A mi się akurat zdarzyło chyba tak, że jak gdyby nie ma wśród tych autorów, których ja znam, nie ma takich, których nie lubię. Po prostu gdzieś się spotykamy na targach, fajne spotkania, czasami jest jakieś afterparty, można sobie prywatnie porozmawiać, co słychać, a co teraz piszesz, a co tam, a jak tam wydawnictwo, no takie normalne tematy, jak to w tym, także... Nie, no to jest fajne towarzystwo moim zdaniem, przynajmniej to jest to, w którym ja się obracam. No czyli nie podkopujecie pod sobą. Nie, bo jeżeli... Wiesz, autorzy raczej nie są dla siebie konkurencją. I to jak gdyby, jeżeli inny autor uważa, jeżeli autor, pisarz kryminałów uważa, że inni pisarze kryminałów są dla niego konkurencją, no to ma jakieś trochę lekko nie takie podejście do tematu, dlatego że no sam piszę dwie książki rocznie, tak, albo trzy, a czytelnicy czasami niektórzy czytają tych książek 50 albo więcej rocznie. Tak. Więc jaka to jest konkurencja? No, ten czytelnik, jeżeli lubi twoje książki, to i tak po nie sięgnie, jeżeli ty je wydasz. Więc no, nie widzę tutaj jak gdyby. Nie, tak pytam, bo tutaj właśnie a propos Poszukiwacza zwłok. W każdym zawodzie, w każdej grupie znajdzie się czarna owca. I to... Wydawnictwo Czarna Owca. Tak, dokładnie, to zupełnie niechcący, ale zawsze się znajdzie jakaś czarna owca, tak jak tutaj dwóch no nie, to aż bohaterów. Tak, to, aż tak to nie ma. Nie porównujmy niczego, nie porównujmy życia do Poszukiwacza zwłok, bo w Poszukiwaczu zwłok to życie jest bardzo mocno skrzywione, pokazane w takim trochę skrzywionym zwierciadle, jest dużo zła, jest na pewno jest więcej dużo zła niż zła jest na świecie. Na świecie jest multum zła, ale tu mamy taką skondensowaną dawkę, gdzie wszyscy tak naprawdę są źli. Jakby na to nie popatrzeć, to każdy ma coś za uszami, każdy
coś ukrywa, każdy ma coś do odpokutowania, tak? I to jest, ale to jest przedstawienie. Też ja pisałem tą książkę też w takim trudnym dla mnie okresie osobiście i tam wylewałem swoje frustracje do tej książki, więc wyżywałem się po prostu trochę na tych, ale... na tych bohaterach, na tych opisach. No, chyba napisałem tą książkę troszkę inaczej niż piszę ze Zakrzewskiego, bo wiem, bo teraz piszę Zakrzewskiego i ja go piszę inaczej zupełnie. Natomiast w tej książce nawet opisy czy przemyślenia głównych bohaterów są takie brutalne i czasami używam specjalnie takiego języka, no, takiego, no, strzelił go w japę na przykład, tak, albo tam dostał łysą pałę i... Ale... No bo po prostu to była taka moja frustracja, którą ja wylewałem do tej książki i ona jest przepełniona tą moją frustracją. Ale wiesz co, to tylko na plus, bo ona jest bardziej właśnie realna i nie dziw się, że później czytelnicy, to tak jak trochę w serialach z aktorami, że o, pani doktor albo bo ja proszę o pomoc, to troszkę przekładają to na twoją osobę, na twoje myślenie. Ale ona jest bardzo taka realna, rzeczywista i to był... Dlatego pytałam o ten wątek psychologiczny, bo skoro mówisz, że to było w trudnym okresie, to gdzieś tam tą frustrację przelałeś, no, i to na zasadzie trochę, myślę, terapii powstała ta książka. Także tutaj nie musiałeś korzystać z pomocy psychologa. No, ale książka faktycznie wielowątkowa, bo i tak, i właśnie mafia, i historie w policji, i jakaś tam polityka w tle, i tak dużo... Książka miała wyglądać zupełnie inaczej w planach, niż ja ją później zacząłem pisać, to ona nabrała innego kształtu. Ale zarówno w początkowym pomyśle, jak i w tej realizacji, którą zrobiłem, bo w stosunku do pomysłu różni się o jeden wątek, który wypadł w ogóle z tej książki. Historia Ariela. Historia, bo miało się zacząć od tego, że na zlecenie policji Ariel szuka pewnych zwłok. No nie powiem, bo to może być w drugiej części, więc nie powiem, ale szuka tych zwłok. I jak gdyby to jest jak gdyby początek książki. Natomiast potem ten wątek mi wypadł, bo uznałem, że już tak napakowałem tam pomysłów, że jeszcze jak to włożę, to będzie 500, 600 stron czy 700 i to już nie będzie sensu większego, bo nikt tego nie przeczyta. Więc to wyrzuciłem. Natomiast to zarówno w tym początkowym pomyśle, jak i w realizacji była podstawowa zasada. Ja chciałem złamać taki schemat książki kryminalnej. Czyli chciałem trochę to zamiksować trochę z sensacją, dlatego że książka kryminalna zaczyna się od morderstwa, potem mamy śledztwo, 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 problemy bohaterów, różne rzeczy, śledztwo, śledztwo, śledztwo i na końcu łapią tego bandytę. Natomiast ja tutaj zrobiłem taką woltę polegającą, że zaczyna się od śledztwa. To śledztwo się bardzo mocno komplikuje i jest w takim zawieszeniu, w takim apogeum tego śledztwa. Ono znika nagle, tak? Tak. Zaczynają się dziać inne rzeczy, takie te w wątku sensacyjnego. Jest cały czas ten poltergeist gdzieś w tle, bo się pojawia, nawet fizycznie się pojawia w tym momencie. Tak, tak. Tak, potem się rozwiązują te wątki sensacyjne i na końcu jest łup, jest... Poltergeist wraca. Telefon do Laury, wiek do szpitala, poltergeist wrócił. I ona taka zupełnie, kompletnie, że tak powiem, zmęczona po przejściach, rozbiegana, ma kolejne zwłoki. No i nie powiem, co było dalej, no ale to właśnie był jej błąd. Tak, no. Ale właśnie to jest... I wróciliśmy do tego śledztwa w sprawie poltergeista, więc no... No, czyli zapowiedź drugiej części, no bo jednak... No bo i... nie zmieściłem wszystkiego w pierwszym. Ale też tutaj jest jeszcze kilka innych pytań bez odpowiedzi, typu, wiesz, bo na przykład wspominasz, że ten miał problemy w przeszłości, trudne dzieciństwo i tak dalej. Dla mnie to trudne dzieciństwo wiele nie tłumaczy, tak? Bo wiele osób miało trudne dzieciństwo i niekoniecznie wyrosły na degeneratów i innych złych ludzi, bo to zależy od charakteru, od człowieka, no, i wielu, wielu innych rzeczy, tak. Natomiast też widziałam, że część osób właśnie pisze, a bo on miał trudne dzieciństwo, no bo to dlatego, bo on taki jest. No gdzieś w którymś z wywiadów też miałem takie pytanie, czy usprawiedliwiałem żołnierza, dlaczego on taki był. Ja mówię, no owszem, no, bo miał trudne dzieciństwo, ja mówię, ale tu wciąż tego nie usprawiedliwiłem w ogóle w żaden sposób. Kompletnie. Ja tylko pokazałem,
że on miał trudne dzieciństwo, ale że rzeczy, które zrobił, no nie mają swojego, nie można tego usprawiedliwić, tak, tego co on robi, bo Laura Wilk miała trudne dzieciństwo, Lesiecki miał trudne dzieciństwo. Zresztą do dzieciństwa Lesieckiego jeszcze wrócimy, bo, no bo tam się będą działy dziwne różne rzeczy. Bo tam chyba jest odpowiedź. No, wszystkie odpowiedzi tak. Tam są skupione, skąd się wziął poltergeist i dlaczego tak się zachowuje, a nie inaczej. Dlatego, kochani, wierzcie mi, po przeczytaniu książki nie będziecie wiedzieć, kim jest poltergeist. Tak, nikt nie wie. Nikt nie wie, także ale, no, tylko ja. Ale, no, i, albo jeszcze nie wiesz, bo może nie, się znaczy, zmieni. Znaczy, personalnie jeszcze nie wiem, ale wiem, skąd on wychodzi, dlaczego, co robi. Znam wszystkie podstawy, tylko jeszcze po prostu nie wymyśliłem mu imienia i nazwiska. A, czyli mówiłeś w jednym z wywiadów, że właśnie nie lubisz wymyślać imion i nazwisk i masz z tym problem. Tak. No w ogóle Laura Wilk to moja żona wymyśliła, bo do jednej z książek poprosiłem ją o listę, fajną listę imion i nazwisk kobiet. No i ona mi dała tamtą listę, tam wybrałem sobie jakieś jedno nazwisko, ale wymyśliła właśnie Laura Wilk. No i jak przyszła do poszukiwacza zwłok, no to Laura Wilk, Wilczyca, no to idealnie pasowało. A w ogóle twoja żona chyba jest pierwszą korektorką, tak? Tak, pierwszym recenzentem i pierwszą taką redakcją, korektą, bo czyta i poprawia oczywiście moje 100 tysięcy literówek, bo ja robię miliony literówek w książce i jak czasami trafia się jakaś literówka i mówicie mi, ja dużo literówek jest, to wierzcie mi, były dwie albo trzy korekty, które wychwyciły setki literówek, a jak 5, 10, 20 zostanie, to już jest naprawdę mało. Ale czy ona też, liczysz się z jej opinią po przeczytaniu twojej, że tak powiem, twojego rękopisu? No, czy ona wprowadza jakieś swoje pomysły, które znaczy ty wykorzystujesz? Nie, to znaczy, może, że się liczę z opinią, ale poprawiam oczywiście, bo jest tak, jak Patrycja przeczyta, to znaczy, że jestem pewien, że nie ma tam żadnych błędów logicznych, tak? Bo ona mi wszystko znajduje, takie jakieś niekonsekwencje, że tu miał taki telefon, tu miał taki, tu nie mógł zadzwonić, bo nie mógł zadzwonić, tu były dwa pistolety, a ty napisałeś, że trzy i takie mhm. Tu się nazywał tak, tu się nazywał tak. To takie rzeczy mi wyłapuje i wiem, że nie ma błędów logicznych, więc jak gdyby to się sprawdziło przez tyle książek, więc jak wysyłam do redakcji, to... Natomiast zazwyczaj już nie mam czasu zareagować na to, jak ona powie, że wiesz co, książka jest do bani. O, a powiedziała tak kiedyś? Tak, przeciwnicy mi powiedziała. Okej. Znaczy może nie tyle, że do bani, ale no, jeżeli ktoś przebrnie do połowy książki, to potem pójdzie, ale żeby dobrnąć do połowy, bo tam się nic nie dzieje według mnie, nie? Aha, okej. Okay. No, no, ale to jak kto lubi, no są różne książki, więc... No dokładnie. No więc, ale zawsze jak tak powie, to już jest za późno, bo ja muszę, mam deadline i muszę oddać tę książkę i nie mogę jej wykasować i napisać jeszcze raz. Ale w Poszukiwaczu właśnie wyszedłeś poza Wrocław, bo ty generalnie piszesz o miejscach, które znasz. W Burzy tak było, Jeziorko pokazywałeś no, nawet. Tak. Piszesz o Wrocławiu. W okolicach Wrocławia, no bo zawsze podkreślasz, że kochasz, uwielbiasz i w ogóle jesteś tutaj lokalnym patriotą, jeżeli chodzi o Wrocław. Ale też chyba o Świdnicę, tak? Te okolice... Ja tu wyszedłem trochę jak poza ten schemat wrocławski, no ale tak pasowało mi do akcji. Zresztą Lesiecki też pochodzi z miejscowości spod Wrocławia. Ale też w nowej książce, którą piszę, jeszcze bardziej wyjdę poza Wrocław, bo... No będzie tak, przez pół Polski będziemy się gonić, także... I co? I znowu Google Maps, czy, no, czy już teraz w realu? No tam bardziej Google Maps niż tutaj, bo tu w realu to ja to opisywałem też miejsca, które też znam poza Wrocławiem, jak gdyby to wiadomo. Ale no to w tej następnej książce będzie już bardziej na Google'ach będę uciekł. No właśnie pytam, bo przy okazji 9, jak pytałam o ten Śląsk, to ty mówiłeś, że nie, no co ty, no Google Maps i dlatego pytam. Tak, no to jest fajne narzędzie. Czasami specjalnie nawet jak opisuję jakieś miejsca, na przykład no, w Krwawnicy opisywałem, jak tam wjeżdża się do Wolsztyna, tam później do tych innych miejscowości, do... Jeszcze nie pamiętam, co miałem, ale to opisywałem ten wjazd tak, jak on jest, wygląda naprawdę, no, bo jechałem tamtędy na Google. No więc jechałeś na Google'ach, myślałam, że pojechałeś i sprawdziłeś jeszcze dokładnie, jak to wygląda. A to tam dopiero potem pojechałem, to już po książce, ale okej. Okay, ale sprawdziło się, faktycznie, tak jak na zdjęciu. Region Kozła też jest. Ale czekaj, bo uciekło mi pytanie, widzisz, nie zapisałam. Gdzie ci się lepiej pisze, tak a propos, bo...
No mówiłeś, że tutaj Czarna Owca dosyć długo czekała, aż ty napiszesz, bo tak, pracujesz zawodowo, starasz się od tego uciec, z tego co słyszałam, Staram się uciec, ale jeszcze pracuję. No masz dwa psy, z którymi trzeba wychodzić na spacer, gotujesz obiady, no musisz żyć, tak? Do tego tak wolno piszę. Ale właśnie spotkania autorskie, wyjazdy, sesje, rozmowy z wydawcą, no to trzeba to wszystko uzgodnić. Jak ty to ogarniasz logistycznie? Ile czasu tak ci zajmuje pisanie? W ogóle jak wygląda dzień pisarza? Nie, no nie pytaj mnie, no to błagam. To właśnie, to każdy dzień wygląda inaczej, więc nie ale mam no schematów. Tak, no właśnie tak mniej więcej, tak? Wyciągnij rano, średnio. Wstaję rano, robię kawę, jem śniadanie, a potem zajmuję się wszystkim, tylko nie pisaniem. Aha, okej. Okay. Każdy mój dzień. No, ale widzisz, to jest ciekawe, bo nigdy o tym nie mówisz, jak wygląda twój dzień. Ale jeżeli już ci się pisze, to gdzie ci się lepiej pisze? We Wrocławiu czy w Szczepanowie? W Szczepanowie mi się lepiej pisze. Cisza, spokój, ptaszki śpiewają. No właśnie, tam masz takie ustronie, a nie przeszkadzają ci sąsiedzi, że ktoś wpada na kawę, ty jesteś nie, to jest, w trakcie akcji, tutaj to jest, wiesz, mordujesz. To jest jak gdyby no, wpisane w tamtą przestrzeń, tak, że rodziny się tam kręci. No ale zazwyczaj mnie pytają, czy mogą, tak, jak piszę, widzą, że piszę, to wtedy grzecznie? No, tak, przyjdzie, nie ma sprawy. A, no to, czyli... Nie będę musiał pisać. A, czyli jednak przyzwyczaili się, że piszesz. No tak, tak. No bo tam faktycznie to jest, na zdjęciach widziałam, że to jest takie ustronie, malutki domek, tam jest cisza. 500 metrów do lasu, piękna sprawa. Aż ci zazdroszczę. W zeszłą sobotę poszedłem sobie rano, 100 metrów na pole, zebrałem kanie i miałem śniadanie. Tak. A właśnie, bo wy tam też macie jakiś ogródek i tak dalej. Ostatnio widziałam zdjęcie śniadania, pomidorki i w ogóle, no tylko zazdrościć. Ale to nie motywuje cię właśnie do pisania, że okolice przyrody i w ogóle. Nie, no to oczywiście, że motywuje, no tylko że... No wiesz, no nie piszę książek przyrodniczych, żeby się zachwycać nad pięknem przyrody jak Orzeszkowa. Orzeszkowej nie lubię. Ale pięknie jest, naprawdę jest pięknie i fajnie się tam usiąść i popisać chwilę. No właśnie, bo tutaj musisz w tej chwili, w zimie tam możesz jechać? Tak, mogę jechać, tylko no, w środku trzeba siedzieć w domku. No to, ale mimo wszystko masz ten azyl taki, że tak, jak mogę już uciec, tutaj... Tak, właśnie się teraz zastanawiam, żeby muszę na parę dni uciec, gdzieś jakoś zorganizować, żeby skończyć książkę, no, którą piszę. We Wrocławiu nie skończę, już to czuję. A jak z urlopem? Bo ostatnio byłeś na urlopie i pisałeś na urlopie, czy urlop? Nie, no było tak, że musiałem trochę napisać, bo powiem tak, no mam akurat, jestem zaawansowany w książce, muszę ją skończyć, więc na tym urlopie tam w wolnych chwilach też pisałem. Bo to jest tak, że jak przestanę pisać i nie piszę tydzień, to ciężko mi strasznie wrócić. A to chyba ze wszystkim tak jest. No i a poza tym uciekają mi pewne wątki, pomysły. Więc jak już piszę, to staram się pisać codziennie, chociaż po trochu. No cały czas o tym myślę oczywiście, co mam napisać, ale nawet teraz. Ale to nie jest właśnie obciążające, że... No jest obciążające, bo nie pamiętam o 100 sprawach w związku z tym, że piszę że myślę o książkach, więc... A najlepiej, najpiękniejsze pomysły na książki mi wpadają wtedy, kiedy nie chce mi się pisać tej, którą piszę teraz. Taka ucieczka i już mam, pisząc tą, co teraz piszę, już przynajmniej ze dwa pomysły fajne mam na inne książki. Ale to wiesz, to musisz notować i właśnie gdzieś tam sobie takie te karteczki przyklejać do monitora czy gdzieś. Nie muszę, pamiętam. Pamiętasz? Tak. Czyli tutaj twoja pamięć się podzieliła na te, na pomysły i na świat no, realny, wiesz, że tak, świat tak, realny tak, można nie pamiętać. Świata realnego mam 20% w głowie, a 80% no, to dlatego się nie dziwię, że chcesz uciec od pracy zawodowej, tak, no bo to już inne w ogóle terminy. Właśnie, to właśnie było tak z burzą, że w głowie burzę nosiłem prawie 30 lat ten pomysł. Taki stary jest. Miałem wszystko poukładane ze szczegółami. I w końcu stwierdziłem, mówię, kurczę, Mieczysław, to musisz to napisać, bo miejsce na dysku ci zaczyna brakować. No więc musisz coś wywalić. No i wywaliłem burzę i zrobiło mi się trochę miejsca na dysku i już mam inne pomysły. Ale no bardzo dobrze, bo my czekamy na... No, poszukiwacz zwłok jest bardzo nieoczywisty. No właśnie, ty na początku mówiłeś, że owszem, to jest zapowiedź, że tak powiem, pomysł na serię, tak?
Natomiast nie ma konkretów. Nie ma konkretów, bo powiedziałem sobie, że jak książka będzie się podobać czytelnikom i będzie jakaś tam popularna, to wtedy się będę zastanawiał nad kontynuacją. Ale jest popularna, bo na Legimi nie ma. Właśnie rozwiejmy tutaj wszelkie pytania, wątpliwości. Na Storytelu. Na Legimi jest, na Storytelu nie ma. Przepraszam, bo ja mam to jest polityka wydawnictwa. Wydawnictwo nie udostępnia swoich książek na platformach streamingowych, gdzie są książki, gdzie płaci się abonament, więc no, to jak gdyby nie mam na to wpływu. Podpisując umowę się na to zgodziłem. No, podpisując umowę, no tak, jak ale gdyby teraz nie wtrącam się w to. Wydawnictwo ma swój pomysł na dystrybucję, który realizuje. No i ja napisałem książkę, a oni chcą tą książkę sprzedać i jak gdyby no, no to autor nie ma na to wpływu, gdzie te książki się pojawiają, więc proszę mnie czasami nie pytać, tak, bo te właśnie gdzie, kiedy i tak dalej, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem, że z Legimi nie można ściągnąć na Kindla i dlaczego, no ja nie wiem, bo ja nawet nie wiem, jak się ściąga na tego Kindla. Ja też nie wiem. Więc to nie są pytania do mnie, no. Czy będzie w abonamencie bibliotecznym. Nie mam pojęcia. No właśnie, wiesz, bo mnóstwo jest głosów, że czekam na Storytelu. No ja specjalnie wrzuciłem jeszcze takiego posta, w którym napisałem, gdzie ta książka będzie. No, tak ale to i tak te pytania non-stop się pojawiają. Na pewno kolejna książka będzie na Storytelu i to już kolejny Zakrzewski będzie na Storytelu, natomiast tej książki nie będzie na Storytelu, nie będzie na BookBeatie. I na paru innych jeszcze platformach. Ale to można sobie poszukać, a ewentualnie zrobić tak jak ja, czyli mieć dwie platformy i sobie tam korzystać. No, dokładnie. Jedna wcześniej, inna te książki no, też to się chcę przeczytać, zachęcam, no albo w papierze, albo gdzieś sobie. Ale w tego papierze, audiobooka. Szczególnie tą kolorową. Ale ja jeszcze mam pytanie, wracając do poszukiwania zwłoki do okładki. Jaki wpływ miałeś na okładkę? Czy miałeś jakikolwiek? Czy w ogóle masz wpływ na okładki? No bo tutaj są różne, tak? I czy to wydawca właśnie, a propos rozmowy o wydawcach, czy to wydawca wybiera osobę, która projektuje, czy później masz kontakt z tą osobą? Nie, no to raczej jest tak, że to właśnie wydawca ma swojego projektanta, a potem no tylko przedstawiają mi tą okładkę, czy mi się podoba, no więc ja albo mi się podoba, albo mi się nie podoba. Ale tak. Możesz co no tam tak, dyskutować? No tak, bo coś tam uzgadniamy, jakieś zmiany, jakieś tam rzeczy, no ale zazwyczaj to jest tak, że czy te książki mi się, te okładki zostawią tak jak one są, może tam jakieś niewielkie zmiany. Wiem, że w Liliach ta kobieta miała torebkę, więc zlikwidowaliśmy jej torebkę, bo wtedy była chyłka. Chyłka, no z pierwszej części, pierwsza okładka chyłki to właśnie była dokładnie ta sama postać, tylko że z torebką. Aha, więc nie, no, to, nawet nie kojarzę akurat no, chyłki, nie czytałam je. Jakaś czcionka się zmieniła, coś takie sprawy, no, tak samo w Poszukiwaczu zwłok trochę czcionkę zmieniliśmy. Ale to też wydawca też stwierdził, że musimy zmienić trochę czcionkę. A tak generalnie to nie było żadnej ingerencji w okładkę. Aha, plakat zrobił to tak, jak chciał. No ale szacun dla niego, naprawdę. Ta okładka bije wszystkie na głowę. Cieszę się, że się podoba, bo też są głosy krytyczne, no ale no cóż, nie da się wszystkich zadowolić. No nie da się, ale właśnie tak z ciekawości, dlaczego krytyczne, co oni... Nie podoba się okładka, no bo taka... Generalnie, tak? Znaczy, wiesz, żyjąc w społeczeństwie bardzo obrazkowym, nie ujmując nikomu, ale sama korzystam też z obrazków, tak? No bo szybciej, ale ty też w Poszukiwaczu zwłok, czy to jest twoja opinia, czy bohatera? Idzie nastolatka i nie, to moja opinia. No, no właśnie. Znaczy, też mam syna i też go obserwuję, tak? Mm-hmm. Też obserwuję, co się dzieje na ulicach. No, najgorzej jest w kawiarni, no idziesz do kawiarni. Kiedyś w kawiarni wszyscy ze sobą rozmawiali, a teraz wszyscy ze sobą nie rozmawiają. Tylko no tak, tylko siedzą. No dobra, no taki świat. No. Tylko trzeba się zastanowić, co będzie za 20 lat. Będzie jakaś tragedia chyba już. No będziemy się porozumiewać pismem obrazkowym. Pamiętam właśnie z mojego dzieciństwa, umawialiśmy się za tydzień w tym samym miejscu o 16 i wszyscy byli za tydzień w tym samym miejscu o 16 bez telefonów, bez SMS-ów, bez Messengerów, bez Instagramów, bez TikToków. Jak się umówiliśmy, to słowo było święte. I wszyscy byli w komplecie za tydzień w tym samym miejscu, żeby poharatnąć w gałę. Natomiast teraz, żeby wiesz, wiem, jak nawet ja tak mówię, żeby się umówić ze znajomymi,
no to dzwonimy do siebie najpierw 2 tygodnie, co drugi dzień, ustalając jakiś termin, a potem i tak się nie spotykamy, bo się okazuje, że nikomu nie pasuje. I to jest jakieś przerażające, jest ten świat. Ale wiesz co, bo tak to wygląda, to troszkę kiedyś to nawet kwestia wpadasz po słowo. Zauważyłem, że ja sam też tak działa. Ale tak, bo to nam przechodzi, wiesz, kiedyś normalne było, że lecisz do sąsiadów, bo ci soli zabrakło. Czy tam czegokolwiek, a w tej chwili... Nie znasz sąsiadów. Nie znasz. Wiesz, wsiadamy do windy. O Jezu, skądś go znam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlatego pytałam właśnie o ten twój Szczepanów, bo tam no, mała... Nie byłam nigdy w Szczepanowie, więc nie wiem. Mała właśnie, nie taka mała. Nie taka mała. Ale no sam mówiłeś, że przy lesie i w ogóle i że tam, wiesz, tak w miarę spokojnie. To jest spokojnie. Tak na uboczu sobie. No więc tutaj masz święty spokój, fajnie. A z drugiej strony w mieście no, nikt cię nie zna tak naprawdę, albo cię znają. A właśnie, jak to jest? Idziesz, no teraz billboardy, plakaty i w ogóle, czy podchodzą ludzie do ciebie, panie Mietku, gratuluję książki, czy jesteś rozpoznawany? Ale na szczęście bardzo rzadko. No, ostatnio miałem takie zdarzenie, że w zeszłym tygodniu chyba poszedłem do rynku. No i spotkałem od razu panią, która jest fanką moich książek, którą kojarzę zresztą. Z recenzji i tak dalej. No taki przypadek. No. Raz miałem takie przedziwne spotkanie, bo stałem w Warszawie pod hotelem. No i szły jakieś 3 panie na konferencję z walizkami i poznały mnie. To było w ogóle coś niesamowitego. No, one też były, nie były z Warszawy, więc to takie dziwne spotkanie było. Ale widzisz... Ale nie, generalnie na szczęście. Ja zawsze mówię, pisarze to nie są aktorzy. Nie muszą. Zazwyczaj mało osób kojarzy z twarzy. Ale wiesz, no teraz Czarna Owca tutaj się mocno wczuła i na skrzydełkach. Tyle twarzy zdjęcia. Ludzie widzą w trakcie dnia, że moje nie zapamiętają. Ale wiesz co, przywiązują się ludzie do autorów. No i jednak poza tym spotkania autorskie, spotkania w bibliotekach, targi, tego typu rzeczy, więc ludzie też chcą cię poznać. Wiesz, uścisnąć ci dłoń, pogadać o książkach. I tak, jak tak czasowo wygląda, jak masz targi, załóżmy, tak? No bo w bibliotece to masz jakieś tam ramy czasowe plus pytania od osób, które przybyły. Natomiast jak to wygląda na targach? Nie męczy cię ten zgiełk, hałas, bo ja tam wpadam, to tak jak do sklepu, wpadam i tak tylko lecę do tych stoisk, które mnie interesują, ewentualnie grzecznie w kolejce po, nie, wiesz, po autograf. No to jest fajna jest atmosfera, no, tym bardziej, że jak przychodzi parę osób z swoimi książkami, które widać, że czytali i lubią, no to jest sympatycznie. No, ja lubię takie właśnie spotkania, także... No jest męczące strasznie, to muszę przyznać, potem po takim jednym dniu to padam na twarz, ale to jest też satysfakcjonujące, bo widać tą jak gdyby rezonans tak, ze strony czytelników, że te książki jednak gdzieś trafiły i ktoś je przeczytał i komuś się spodobały na tyle, żeby przyjść na targi i specjalnie się ustawić w kolejce do mnie. Tak? Bo to też jest tak, że bardzo wiele osób czyta książki, ale nie chce im się chodzić na targi i nie chce im się spotykać z autorem. Mają w nosie, czy to ma być książka z autografem, czy nie, bo ich interesuje książka, tak? Nie są aż... A niektórzy czytelnicy się angażują i to jest bardzo sympatyczne. Że chcą mieć autograf, chcą spotkać autora, chcą mieć fotkę. To też jest promocja, bo później wrzucają tę fotkę na Instagramu. No tak. Więc no, to taka praca. No, po prostu. Ale właśnie tak się zastanawiałam, bo jak nieraz bywam na targach, przyznaję się, że rzadko, chyba że są we Wrocławiu, ale tłumy mnie przerażają, więc jak tam wpadam, to widzę tych biednych autorów, którzy już tam piszą. Znaczy, to ja jeszcze do takich nie należę, którzy tam godzinami podpisują książki. Ale wiesz, widać już to zmęczenie. Jakoś nie dostałam się akurat, Tomasz Duszyński, zresztą też tutaj okolice, podpisywał swoje książki, już skończył, ja tam gdzieś biegałam i on wstał i taki... Dobra, to już koniec. Dobra, to ja idę do pieczątka, nie? Więc widać, że zmęczony. A propos Tomasza Duszyńskiego, bo teraz jest na początku września festiwal kryminału, na który też wiecznie nie mogę dojechać. Strzeliński festiwal literatury to się nazywa. O właśnie. I też wszystkim polecam, chociaż sama mówię, nigdy nie mogę dojechać, bo wiecznie mamy coś innego zawodowego, akurat w te weekendy pierwszowrześniowe. Więc nie daje rady, ale tam cię będzie można spotkać. Tak.
znowu dostałem zaproszenie na szczęście od organizatorów, bo zawsze się zastanawiam, kiedy Tomek już mnie przestanie zapraszać, bo już jestem tam stałym bywalcem i chyba już czwarty no raz w rzędu jestem. Tam jesteś, jako, tak. Raz jako prowadzący, raz jako gość, więc w tym roku będę jako gość. Chyba. No to nawet bo, nie wiesz. Bo będę rozmawiał z Tomkiem właśnie Duszyńskim na scenie, więc no, tak będę gościem. No, zapraszam wszystkich wrocławian i z okolic Wrocławia, Strzeliński Festiwal Literatury. To chyba już będzie 5. wydanie, albo 6. nawet. No, dokładnie nie pamiętam, ale to nieważne. Myślę, że bardzo sympatyczna impreza, gdzie można spotkać bardzo fajnych autorów, porozmawiać z nimi, posłuchać, co mają do powiedzenia. No i to będzie teraz chyba... To jest 1-2? 31 sierpień, chyba 1 wrzesień, tak mi się wydaje. Jakoś tak, no. Bo, tak, bo to będzie piątek, sobota. Z tym, że w sobotę są te główne wszystkie atrakcje 1 września i między innymi ja będę. Jako atrakcja, będzie można tak, cię spotkać. No wiesz, jak już cię wieszają na tych billboardach i na przystankach, to wiesz, jako atrakcja możesz też wystąpić tam. O czym będziecie rozmawiać? Nie o wiem, poszukiwaczu, czy nie wiesz? Jeszcze nie wiesz? Nie wiem. To będzie zaskoczenie. Tak samo jak nie wiedziałem, o czym my będziemy dzisiaj rozmawiać. No tak, no bo ja chciałam ci pokazać, jaka jestem profesjonalna, ha, ha, ha. I sobie siedziałam chyba 2 tygodnie nad pytaniami, które wiecznie poprawiałam, bo okazywało się, nie, no to będzie głupio brzmiało. I chciałam ci wysłać, ale powiedziałeś, że nie. Nie, bo najlepiej, to lepiej... najlepiej się rozmawia, nie znając wcześniej pytań. Jest luźna atmosfera, można poimprowizować. A jakbym znał pytania, to co to za atrakcja? No wiesz, ponoć profesjonalnie. Ja się odżegnuję od profesjonalizmu, akurat jeżeli chodzi o rozmowy. Bo ty jesteś takim moim królikiem doświadczalnym. No, bardzo mi miło. Także, ale mam nadzieję, że krzywdy ci nie zrobiłam. No bo to jest dopiero nasza druga rozmowa. I, tak. A ja bardzo lubię się z tobą spotykać, bo po pierwsze uwielbiam twoje książki. Po drugie mogę cię właśnie podpytać. Tak normalnie, gdzie jako taki zwykły czytelnik, no nie mam akurat dostępu i wielu autorów lubię, czytam, kupuję ich książki, bo mam taką swoją półeczkę właśnie ulubionych, bo niestety półki nie są z gumy i no trzeba jednak wybrać, co chcę, a czego nie chcę. I nie mam śmiałości, bo to trochę wynika też z szacunku do drugiej osoby właśnie, że może pisze, może gdzieś tam zawodowo coś robi. No to wiesz, że ja bardzo chętnie przyjmuję zawsze zapisy. No ja wiem, ale wiesz, ale... I myślę, że inni też by przyjęli, gdybyś tam... Wiesz, no... Fajne miejsce, rewelacyjne miejsce. Tylko, no właśnie tutaj, wiesz, tylko ja mam tak trochę się boję, dlatego jak jeszcze, tak jeszcze ze 2-3 razy się spotkamy, to ja wtedy się przełamię, wiesz, i będę, bo tutaj mi jest łatwiej jednak ciebie pytać. Ale nie ukrywam, że sporo pisarzy, autorów gdzieś tam przez to, że obserwuję twój profil i kilku innych autorów na Facebooku, bo tak z Instagramem mi nie po drodze, ale ty też wspominałeś, że też tak nie. No już brak czasu, no to już nie można być wszędzie, albo piszę, albo jestem na Instagramach i na Facebookach. Ale teraz. Ty stosunkowo często, tak nawiązując, stosunkowo często wrzucasz zdjęcia i jesteś tak, staram w kontakcie. Staram się mieć kontakt z czytelnikami i staram się, dlatego jestem tylko na Facebooku tak naprawdę, ten Instagram to jest taki na doczepkę na razie, dlatego że ja staram się wszystkich zalajkować, wszystkim odpowiedzieć, no bo to dla mnie to jest taki szacunek dla czytelnika, jeżeli ktoś wszedł i napisał mi coś, no to ja się czuję zawsze w obowiązku, żeby chociaż tego lajka dać albo coś odpisać, jeżeli coś mnie zainteresuje, więc to jest taki mój szacunek do czytelnika. Tak. A właśnie, czy czytelnicy piszą do ciebie na Messengerze, panie Mietku, podobało mi się? Tak, mam wiele takich albo oświadczeń, ale też są pytania. Zazwyczaj większe są pytania, kiedy Zakrzewski? Okej, no to kiedy dobrze. Zakrzewski, a będzie kontynuacja? No teraz mamy. A kiedy kontynuacja? Będzie kontynuacja? A czy będzie kontynuacja? A propos Zakrzewskiego, bo ty już jak rozmawialiśmy o 9 i wspominałeś wtedy o Krwawnicy, bo to wtedy czasy pandemii i tak dalej, też wtedy przekładaliśmy, bo, tak, no, bo czasy były takie, a nie inne. Że byłeś zmęczony Zakrzewskim. No teraz musisz do niego, tutaj w Liliach do niego na chwilę wróciłeś,
Ale serią no, jesteś bardziej zmęczony, czy samą postacią Zakrzewskiego? Tak nie, postacią Zakrzewskiego nie jestem zmęczony jako taką, bo ja ciągle mam na niego pomysły i mam zamiar zrobić tak, żeby Zakrzewski co najmniej raz w roku się pojawiał. Na razie przynajmniej mam jeszcze ze trzy pomysły. Na Zakrzewskiego. Na Zakrzewskiego, czyli w połączeniu z tym, co piszę, to cztery książki jeszcze na pewno będą z Zakrzewskim. Może nie jestem zmęczony, tylko jakoś, tylko teraz kończę cykl, bo zdradzę, co robię teraz. Teraz piszę tą trzecią książkę zamykającą cykl Wściekłe psy, czyli było Polowanie na psy, było 9, teraz będzie jeszcze Ostatni świt do tego. No i będą odpowiedzi na wszystkie pytania tutaj? No właśnie jest bardzo, bardzo mi trudno znaleźć te wszystkie odpowiedzi, dlatego ciężko mi się to pisze i wolno mi się to pisze. Dlatego, że no, to jest bardzo skomplikowane i żeby to wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca, no to trzeba być bardzo uważnym. Natomiast już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę tego kolejnego Zakrzewskiego, bo tam będzie prosta, ładna historia. Już wymyślona. A to nie możesz tak dwutorowo, że trochę... Mogę, ale teraz szkoda mi czasu, bo muszę tę książkę skończyć, bo ona się ukazała w tym roku, ja muszę ją jak najszybciej skończyć. No bo obiecane jest, że tak, jesienią, pod koniec tak. roku... Jak nie napiszę ją w najbliższym czasie, to już nie będzie w tym roku, więc no... Nie, no to wiesz, z całą sympatią do ciebie, ale musisz napisać. Ja zawsze pisałem kilka rzeczy na raz. Ostatnio piszę jedną rzecz w jednym czasie, ale to też się zmieni, bo jak już napiszę ten ostatni świt, to już sobie powiedziałem, że będę pisał co najmniej dwie rzeczy na raz, żeby mieć ten płodozmian, tak? Jak jedną musisz napisać, żeby pisać drugą, więc no będę coś pisał. Będziesz coś pisał, tak? Spojrzenie tutaj. Tak, Zakrzewskiego też będę pisał jednocześnie. Ale to bardzo mnie to cieszy, no bo tutaj tak, mnóstwo niedopowiedzeń. Jestem ciekawa, co wymyślisz. Tutaj też rozmawialiśmy, że sporo osób już obstawia, kto jest mordercą, zabójcą. Nigdy nie wiem, jak się to... Może będę przyjmował zakłady. Wiesz co, przy twoim sposobie pisania ja bym się nie odważyła obstawiać, bo znając życie, to ty zaskoczysz. No tak, no przecież wiadomo, że jeżeli gdzieś tam... się pojawiały jakieś pieniądze albo deski, to już wiadomo, że to zmiłka. Gorzki, błagam. No, także tutaj wiesz, zaskoczysz na 100%. Jestem tego strasznie ciekawa. No bo mówię, tutaj już tak na Facebooku to jest, bo zauważyliście, no nie chcę spoilerować, ale bo ja obstawiam, że i tutaj. Także zanim zaczniecie przeglądać Facebooka z odpowiedzią, kogo obstawiają czytelnicy, lepiej przeczytać książkę, żeby wiedzieć. No, wydaje mi się, że już powinniście znać mnie na tyle, żeby wiedzieć, że no, to nie może być takie proste. No właśnie, u ciebie nic nie jest proste i to jest najfajniejsze i co bardzo lubię, jak wiele osób, ja lubię czasami tam zajrzeć na koniec, u ciebie się nie da. To jest moja pierwsza zasada w przypisaniu książki. Sam bardzo lubiłem kiedyś w przeszłości, czytając multum książek, zaglądać na koniec, patrzeć, jak ta książka się kończy, więc nie cierpię teraz książek, które się kończą na ostatniej stronie. Że 5 zdań przed końcem mówi, dobra, mordercą jest Jan Kowalski, tak, i koniec. Aresztujemy cię. Tak. Więc nie cierpię tego, więc za punkt honoru zawsze postawiam sobie to, żeby koniec mojej książki był taki, żeby czytając ostatnią stronę, nikt i tak nic nie wiedział. Tak, ty masz otwarte zakończenie, ale to też jest fajnie marketingowo, bo wtedy musisz pisać kolejne, więc wydawcy się cieszą. Ale czasami właśnie zapędzam się w taki straszny kozi róg i robię sobie problemy z tymi zakończeniami. Tak miałem w 9. Miałem wtedy świetny pomysł na tą ostatnią książkę, no tylko, że nie wypaliło. Była pandemia, ja chciałem napisać coś innego. Napisałem w Skarpie, nie w Bukowym. No, różne były tam takie historie zawirowania i teraz po 2 latach tak naprawdę, jak zacząłem pisać ten ostatni świt, no to mam na to już zupełnie inny pomysł niż miałem i to zakończenie w 9, które tam umieściłem, pasowało mi jak pięść do oka. Bo tam jest takie zakończenie, że dzwoni do Zakrzewskiego prokurator z Poznania, z Krakowa i mówi mu, coś tam mu mówi i Zakrzewski mówi, dobrze, za 3 godziny będę w Krakowie.
No i pół roku chodziłem, żeby wymyślić, jak ten, co zrobić, żeby ten Zakrzewski nie pojechał jednak do tego Krakowa, bo mi nie pasuje, że teraz, pojechać później. No i wymyśliłem w końcu, napisałem w książce tej nowej taką scenę tej samej rozmowy, tylko z perspektywy Zakrzewskiego. Zakrzewski mówi, dobra, za 3 godziny jestem w Krakowie, ale się później zastanawia chwilę i mówi, nie, jednak nie pojadę do Krakowa. Aha, czyli... I mam sprawę za was, ja jestem happy. Ale czyli myślałam, że już tam, wiesz, ten Zakrzewski jedzie szybko, nie, do pierwsza strona, Zakrzewski nie, siedzi w samochodzie. Nie będzie. Książka się zresztą zupełnie inaczej zaczyna niż... Też w związku z tym, że upłynęły 2 lata i pewne wątki przez czytelników pewnie zostały zapomniane dawno, też musiałem na początku tej książki przypomnieć trochę, co się działo. A że nie chciałem tego pisać, tego, że Zakrzewski coś sobie przypomina, jak to tam było, no to przypominam to akcją, tak, jakimiś reminiscencjami z przeszłości, z teraźniejszości, żeby to było takie dynamiczne i żeby tam coś się działo. Znaczy ja zawsze, jak się pojawia, przez to, że no siłą rzeczy nie da się co miesiąc wydawać nowej książki, chociaż ty twierdzisz, że piszesz powoli, dla mnie naprawdę szybko, ale to już indywidualna ocena, że tak powiem. Ja zawsze się cofam, tak? Czytam sobie z prawdziwą przyjemnością. Nie wszyscy tak robią. No tak, ale ja wtedy łatwiej mi się skupić, wyrobić sobie obraz już całości. No ale to też, jak już wiem, że jest zapowiedź, się pojawia, będzie moja nowa książka, no to wtedy sobie, wiesz, mam czas na powrócenie. Dlatego ta półeczka, bo jeżeli coś jest niedokończone, a coś lubię, no to sobie wtedy mogę sięgnąć. Poza tym to się przypomina, jak czytasz drugi raz, to sobie przesłuchujesz, czy czytasz, to już nie ma znaczenia, to pojawiają ci się rzeczy, które ci... Bo to tak, pierwsza książka to jest, Jezu, książka, nie, nowa, ukazała się i czytam, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. A później, jak już opadną emocje, te pierwsze wrażenia, zaczynasz sobie układać w głowie, co ci tam bohaterowie namotali. No w Poszukiwaczu to trzeba sobie faktycznie chwilę wziąć głęboki oddech i sobie poukładać. No bo mówię, postaci są tak wielowymiarowe, tak, z takimi zagmatwonymi życiorysami, że warto. I później z prawdziwą przyjemnością, wiesz, po tygodniu, zależy ile masz czasu, 2 czy tam miesiącu, sięgasz ponownie i sobie zaczynasz czytać, już tak na spokojnie. No ale to nie wszyscy tak podchodzą do czytania książek. No. Znaczy, ja tak... to książek rocznie, to na pewno tak nie robi. Znaczy, wiesz, kolejną i zapomina. Ja wiem, jeżeli... Dlatego jednak te wszystkie platformy do czytania i słuchania to jest dobre rozwiązanie, bo jeżeli mi coś zaczynam słuchać, czy zaczynam czytać i mi ewidentnie nie podchodzi, to usuwam z półki i się na tym nie skupiam, tak? I wiem, że okej, nie leży mi, ale tak też można odkryć fajnych autorów i podejrzewam, że sporo osób właśnie też przez promocję na Legimi, bo często się pojawia Gorzki Tydzień czy Gorzki Miesiąc, fajnie, więc tutaj teraz też widziałam na stopce w polecanych właśnie Poszukiwacza zwłok. On chyba też gdzieś na podium jest, tak? Jeżeli chodzi o czytanie na Legimi. No tak, no byłem w zeszłym tygodniu na drugim miejscu wśród thrillerów, tak, kryminałów, tak. Więc no fajnie, no to znaczy, że zainteresowanie jest, także no. Czyli tylko wiesz, tylko się cieszyć. No ja się cieszę, że nie. A powiedz mi, oprócz Strzelina i Festiwalu Literatury, gdzie cię można jeszcze spotkać? Jakieś targi, plany? Na razie jeszcze tak patykiem na wodzie jest wszystko pisane, no ale na pewno będę na Grandzie w Poznaniu, to jest chyba 26 albo września, albo gdzieś tak w tych okolicach. A 16 września w ogóle to chyba będę jeszcze w Gdańsku na targach książki. Potem gdzieś na początku października też chyba do Gdańska jestem prawdopodobnie zaproszony na aferę. No, dużo tego się będzie działo teraz. Potem będą targi oczywiście w Krakowie na koniec października. A potem chyba we Wrocławiu, bo
Coś mi się tak wydaje, że też może będę na targach wrocławskich. Jak nie będę oficjalnie na stoisku, to będę incognito. Ale ja cię chyba ostatnio, ty byłeś na stoisku, jak ja cię widziałam na targach? Czy, tak, czy byłeś? Byłem. A to widzisz, to mi umknąłeś, jak gdzieś tam biegałam dalej, ale incognito cię znalazło. Także jak coś, to też zajrzę chętnie, chociaż mówię... Incognito, bo przyjeżdżają autorzy, więc pewnie chciałbym się chętnie spotkać. Ale to jest właśnie, to jest fajne, tylko że jak dla mnie, no to za mało tych targów we Wrocławiu. Jednak duże miasto i nie miałabym nic przeciwko, jakby częściej się... Jest Międzynarodowy Festiwal Kryminału w maju. No właśnie. Byłem w tym roku, tak? No właśnie, tak mi się wydawało. No, więc no, coś się dzieje w Wrocławiu zawsze. Tylko, no... Wrocław ciebie troszkę po macoszemu traktuje, bo jesteś zapraszany... Ja nie mogę tego oficjalnie powiedzieć. Ale ja to mówię oficjalnie. Ja to mówię oficjalnie, bo... Tak, to tak naprawdę jedyną instytucją, która gorzkę... Znaczy nie, pomijając Międzynarodowy Festiwal Kryminału, ponieważ no, zaprosili mnie, tak? Także nie mogę powiedzieć, że byłem tam kiedyś w pandemii raz, teraz mnie w tym roku zaprosili, więc no, jestem dostrzeżony, że tak powiem. No ale tak naprawdę to Radio Wrocław Kultura to jest jedyne miejsce, gdzie stale goszczę z każdą książką tak naprawdę. Dostałem też od Radia Wrocław Kultura nagrodę Emocje za 2023 roku, taką nagrodę w kategorii literatura właśnie, bo oni tam w różnych kategoriach tą nagrodę przyznają. No ale tak w ogóle to Wrocław. Pierwsze spotkanie autorskie we Wrocławiu miałem w tym roku, po 4 latach pisania, zorganizowane pan Jacek Myszkowski na Maślicach. No właśnie w Domu Kultury. Tak, Dom Kultury też organizował. Potem były jeszcze jedno czy dwa spotkania we Wrocławiu, a dwa. Ale no, jak gdyby tam było pierwsze i po 4 latach. A tak generalnie tak czuję, że zresztą nawet jak ktoś widzę, że wrocławscy recenzenci piszą recenzje książek, piszą o wrocławskich autorach, to ja jestem gdzieś tam na szarym końcu. A chyba tak nie jest. Ja myślę, że czytelnicy tutaj sami wybierają i recenzja recenzją. I oczywiście ja czytam recenzję, czytam okładkę, czytam skrzydełka tam i tak dalej. Ale też no, nie każdemu musi się podobać. Każdy indywidualnie podchodzi do tematu, do autora. Jednemu się podoba pan Mróz, innemu niekoniecznie. Tak? No, skądś te topki się biorą, ale też to wynika... Kiedyś jakaś dyskusja właśnie też była na Facebooku bodajże, że ktoś powiedział, że czyta tylko konkretnych autorów, tak? A druga osoba zapytała, no a tego znasz, tego znasz, tego znasz? A nie. Więc tu jednak to, co mówimy o marketingu, o okładkach, o promocji, jednak no, pisarz, przepraszam cię Mietek, ale też jest towarem. Jego książka jest towarem, tak? Nie oszukujmy się, no też oprócz tego, że to sprawia wielką przyjemność, czytelnikom sprawia to wielką przyjemność, no to jednak jest jakiś biznes, tak? Żebym ja pisał książki, to ja nie mogę ich pro publico bono pisać, bo ja z czegoś muszę żyć. Oczywiście, że tak. I żeby pisać książki, no to muszę gdzieś zarobić pieniądze. Więc najlepiej by było, jakbym zarobił na książkach, tak? Więc to jest taki układ autor-wydawnictwo, to jest wspólny biznes, tak? No bo oni też... I my, no nie oszukujmy się, no w dzisiejszych czasach trzeba zarabiać, no na wszystkim się zarabia, tak? No tylko... Na tym też trzeba zarabiać. Można robić sobie szczytne ideały, jakie to ja, a jakim to ja jestem artystą, no, ale artysta musi też zarobić, żeby być tym artystą, więc no takie mamy czasy. No. Nie ma sponsorów, którzy sponsorują sztukę. Tak, kiedyś to było w dawnych czasach. Mecenasi sztuki. Tak, mecenasi sztuki, ci malarze, którzy całe życie byli na garnuszku tych mecenasów, a dopiero później na przykład byli sławni. No teraz wszystko musi być tu i teraz, czyli musimy zarobić na to, żeby napisać kolejną książkę, ja muszę na poprzednich zarobić. No, nie da się tego ukryć i to jest tak brutalnie brzmi. I dlatego też cieszę się, że czytelnicy mi ufają, podobają się książki, bo to jednak jest i to są pieniądze czytelników, które utrzymują autora, więc kochani, jeżeli chcecie naprawdę, żebym pisał książki, no to wy musicie te książki kupować i tutaj nie ma co się oburzać, bo tak jest właśnie, takie jest życie. No. Nie, zgadza się i tutaj z tego to wynika, dlatego mówię, że recenzenci
No tak jak Czarna Owca wysyłała książki do recenzenckie, tak? I też to jest nakład finansowy, no bo muszą zapłacić drukarnię, skład, całą resztę, wysłać do ludzi. I to jest właśnie fajnie, że oni to zrobili, że ludzie mieli okazję przeczytać, powiedzieć, zachęcić czy tam nie zachęcać, no bo też nie czytałam wszystkich recenzji, no bo fizycznie się nie da, natomiast te, które czytałam, no to były jednak wysokie oceny. I to jest naprawdę na ogromny plus, że oni to wysyłają, tak? Że ludzie mają możliwość, że myślę, że to też poprzez zmianę wydawnictwa dotarłeś do innych osób, które być może cię nie znały. No taki był cel generalnie tego, bo no bo trzeba się ciągle rozwijać, no nie można spocząć na laurach. No. No. Nic więcej nie mogę powiedzieć. No ja bym chciał się rozwijać, cały czas bym chciał się rozwijać, chciałbym trafiać do większej ilości czytelników. No i to jest jak gdyby kolejny krok taki mój. No. Ale to bardzo fajnie, bo ludzie cię mają możliwość poznać. No bo tak, kto teraz chodzi do księgarni? Mało osób. Nie, no, ja chodzę do księgarni na przykład, ale też wchodząc do księgarni, jestem zagubiony kompletnie, bo tych książek jest setki. I jakbym miał wybrać takiego autora, dlatego, że mi się opłatka podoba, że mi się opis podoba, to bym tam spędził 3 godziny przy tej półeczce z kryminałami na przykład, tak? Czytając opisy, czytając autorów. I zazwyczaj bierze się te książki, które się już raz gdzieś widziało, albo autora, którego się już gdzieś widziało. Albo się czytało. Albo się czytało. I no. Więc tutaj naprawdę. To tak jak z tymi filmami w rejsie, tak, że oglądam te, podobają mi się te filmy, które już raz widziałem. Albo które, wiesz, znasz reżysera czy obsadę, więc tutaj tym się kierujesz. Dobrze, żeby cię już nie męczyć. No strasznie jestem wymęczony. Ale wiesz, no sam mówiłeś, że męczące są spotkania jednak mimo wszystko. Pytań nie skorzystałam, tak, chociaż sobie genialnie wypisałam. No to dobrze, znaczy dobrze nam się rozumiało. Czyli tak, ale ty masz fajną tendencję, że tak potoczyście opowiadasz. Nie wiem, czy potoczyście jest zawarte w słowniku nie języka wiem, polskiego, ale właśnie ty fajnie opowiadasz z pasją. To nie jest nudne, że dobra, przyszedłem i dla świętego spokoju. Tak jak mówiłem, że to jest dla mnie radość też, bo ja pisanie książek to jest też moje hobby i jakbym nie było moim hobby, to bym nigdy nie napisał żadnej książki. Sprawia mi to wielką frajdę, mimo że się męczę. No, ja się męczę, oczywiście, że się męczę przy pisaniu, to nie można tak powiedzieć, że siadam i zawsze jestem szczęśliwy i w ogóle skaczę po suficie, bo piszę książkę. Bardzo często jest tak jak teraz mam, że gryzę palce i się zmuszam do tego, żeby pisać. No ale potem ta frajda, jak już piszę koniec, to jest gigantyczna, kiedy już ta książka się ukazuje do czytelników na półce, można ją kupić, można ją przeczytać. No to ja jestem z tego bardzo dumny i to naprawdę jest coś niesamowitego. I dlatego takie spotkania też mnie może też lubię takie spotkania, też lubię rozmowy o książkach, nie tylko o swoich. No jestem w tej branży, no tak trochę się wtapiam. A ty powiedz mi jeszcze tak na koniec, czy ty czytasz swoje książki, jak już się ukażą? Czy nie, już... nie czytam nigdy książek moich. Ale jak jest audiobook, to słucham audiobooka z wykonaniem Filipa Kosiora, więc i teraz przyznam się oczywiście do czegoś. Właśnie wczoraj skończyłem słuchać Poszukiwacza zwłok w wykonaniu audiobooka, oczywiście w wykonaniu Filipa Kosiora i muszę powiedzieć, że no świetnie, naprawdę świetnie i świetnie to oddał, świetnie to zinterpretował. No i czyli jest tak, jak być powinno, czyli jest perfekt. Ja na Legimie jeszcze mam na półce Poszukiwacza, bo mówię, słucham wersji ale automatu. Ale to jest mam taką ciekawostkę, że właśnie czasami jak już później, jak czytam, to jest wszystko ok, ale potem jak słucham, no to nie zdradzę oczywiście, gdzie teraz i tak dalej, ale czasami wyłapuję takie moje albo niekonsekwencje lekkie, jednak mimo wszystko po tych tam redakcjach i po tych wszystkich innych moich zabiegach, albo jakieś takie zdania krzywe, które tak nie dźwięczą mi, albo jakieś powtórzenia i mówię, to jest taki zgrzyt dla mnie w uchu, no ale trudno, no co ja zrobię. No to Jezu, ten koniec to będzie trwał i trwał. Powiedz mi,
Z takich ciekawostek, jeszcze wracając do innych autorów i właśnie, że ci nie brzmi w uchu. Czy jakiś taki największy zgrzyt, jaki wyłapała Małgosia przy redakcji? Taką ciekawostkę zdrać proszę. Nie musi być w Poszukiwaczu, może być w innej książce. Czy coś, co ci zapadło w pamięci takiego, że albo coś, przy czym ty się upierałeś, że to musi być i koniec? Były takie rzeczy, które odpuściłem, były takie rzeczy, z którymi się spierałem, zostały po mojemu, ale to powiem tylko jedną z Poszukiwacza, ponieważ Małgosia chciała mi wyciąć trochę, skrócić trochę tą książkę i wyciąć mi wspomnienia góralskiego z dzieciństwa o babci i trochę tego wspomnienia żołnierza o tym, co się działo w niego w domu, jak był mały. No ja się na to nie zgodziłem absolutnie, ponieważ uznałem, że tego książka będzie gorsza, dlatego że ci bohaterowie też mają jakąś przeszłość i trzeba uzasadnić, dlaczego oni się tak, a nie inaczej teraz zachowują. No i to zostało, tam przeredagowane oczywiście trochę, ale to zostało. Ale i na plus, bo Góral to też jest, o nim nie mówiliśmy co prawda jako o bohaterze, bo to bohater drugoplanowy, ale no taki... Też przechodzi, lubię też go. Przechodzi przemiany. Tak. Lubię go, natomiast żołnierza staram się zrozumieć, go nie lubię. No, specyficzny gościu, nie chciałabym takiego policjanta spotkać na ulicy. To tak na zachętę, jeżeli lubicie czarne charaktery, czarne, to warto zajrzeć do Poszukiwacza. Lesieckiego i Wilczyce... Wilczyce lubię, Lesiecki tak troszkę z pobłażaniem podchodzę, jestem ciekawa, no, co tam... Powiem, że Lesiecki skrywa jeszcze bardzo wiele tajemnic z przeszłości i może zajmiemy niedługo. Dlatego, zajmiemy. Ale dlatego tak trochę z pobłażaniem. Z jednej strony z ogromną ciekawością, z drugiej strony tak trochę z pobłażaniem przy jego tych natręctwach. To tak, kurczę, no chłopie, ogarnij się ale... Łatwo się mówi. Ty, mam nadzieję, nie masz żadnych takich jak on. Nie myjesz co chwilę rąk i tak nie. dalej. czyli dobrze. Okej, czyli zostaje nam tylko zaprosić Państwa do czytania. Poszukiwacz zwłok. Naprawdę wciąga i czyta się bardzo szybko i podejrzewam, że tam masz sygnały, czytałem do czwartej nad ranem. Fajnie, to właśnie lubię takie sygnały. Nie, że to jednak szybciutko idzie i trudno się oderwać, więc proszę tutaj zarezerwować troszkę czasu. Ja ze swojej strony polecam serdecznie, no piękne wydanie. Te strony barwione. Jeżeli ktoś jeszcze chce kupić twardą okładkę, to proszę się pospieszyć, bo edycja limitowana. I jest naprawdę piękna. Uwielbiam dotyk papieru. Jeżeli ktoś się nie pośpieszy i zostanie mu w miękkiej oprawie, to też nic straconego, też jest piękna i dobrze się czyta. Jeżeli nie mieliście okazji jeszcze przeczytać wcześniejszych książek Mietka, to zachęcam. Brakuje tylko Krwawnicy, która została na półce w domu, na stoliku. To znak, że jednak też czytamy. To nie tak, że wyciągnęłam wszystko z półki, nowe sztuki nieczytane, wszystkie są czytane. Tutaj w części nawet pochowałam zakładki, żeby ich nie było widać, że tutaj fiszki wystają, część tam odłożone jest na bok, więc wszystkie były czytane, gdzieś tam też nawet pożyczane. No, przepraszam, odbija się to na twojej kieszeni, no, ale najbliższym pożyczam z poleceniem, że warto. Więc kochani, czekamy na kolejne książki Mietka. Mam nadzieję, że uda ci się szybko napisać jednak tego ostatniego Zakrzewskiego, no bo już tyle osób czeka na niego. Czekamy na kolejnych Zakrzewskich, czekamy na kolejnego Ariela i Wilczycę. I horror. I horror. Dużo tego. Ale dobrze, pisz i będziemy znowu, już dam ci spokój, nie będę cię zapraszała co jedną książkę, tylko znowu jak się nazbiera kolekcja, to będzie trzeba tak pięterko dostawić, bo to już, żeby było ładnie. Damy radę, na wysokość damy radę. Także zapraszamy serdecznie, bardzo ci dziękuję za spotkanie i do następnego razu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do widzenia. Do widzenia.